Małgorzata Tomaszewska. Lekarka-specjalistka psychiatrii. Zawodowo zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem, edukacją i profilaktyką wszelkich chorób i zaburzeń psychicznych. Prowadzi interwencje kryzysowe, wspiera w poszukiwaniu własnej tożsamości, nauce metod samoregulacji i samodzielnego radzenia z konfliktami wewnętrznymi. Przez wiele lat pracowała w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych, później była kierownikiem oddziału leczenia uzależnień. Od niedawna stawia pierwsze kroki prowadząc bloga o tematyce ludzkiej psychiki, współautorka uczuciownika. Dzień dobry, panie doktor. Dzień dobry, pani Justyno. Bardzo, bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy. I nawet mam do siebie żal, że wpadłam tak późno na to, żeby panią zaprosić tutaj do tego podcastu. Ponieważ e, dopiero ostatnia nasza kawa która po prostu była wynikiem tego, że poszłyśmy na tę kawę po występie w telewizji wspólnym, pomyślałam sobie, Boże, no przecież dlaczego ja na to nie wpadłam, żeby porozmawiać z lekarką psychiatrii właśnie o otyłości, też trochę wychodząc z tego, że to bardzo często jest związane z głową. Tym bardziej, że napisałyśmy razem uczuciownik, czyli książkę i zeszyt ćwiczeń właśnie o własnym ciele i Dopiero sobie zdałam sprawę, jak to jest w ogóle skorelowane z tym, co tutaj pada w podcaście. Więc e, cieszę się, że do tego jednak doszło, że, to się, że ta myśl się pojawiła. E, I nie miałam tego w planach, ale zapytam Panią, ile razy w życiu była Pani na diecie? Zacznę od przywitania się. Dobra, okay. dzień dobry. Mhm. E, i, I witam wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, oglądają. Mhm. Eee, nie powiem ile razy, bo ja tego nie liczyłam. Natomiast mam w pamięci jedną dietę, która w szczególności eee, nieprzyjemnie się dla mnie skończyła. Mm. Tak, to była dieta Kopenhaska. <grymne> Czek, kolejny gość, po prostu zawsze, zawsze ta dieta. Tak. I było to w sumie po rozpoczęciu pracy i zakończyło się zaburzeniami elektrolitowymi. Mm. Tak. I to był taki czas po rozpoczęciu pracy zawodowej, już tak, czyli jako dorosła osoba. Wcześniej rzeczywiście też tak było, że były jakieś diety, ale mnie się bardzo nie podobał efekt tej diety kopenhaskiej, a właściwie to, jak bardzo źle się czułam. Mhm. Więc nie mam takich skłonności do przestrzegania takich bardzo dużych restrykcji. Natomiast jeśli, y, jeśli Pani chce, tak, tak, to chcę. powiem i Pani i innym, mm. że, y, bo tutaj często y, rozmowy tak, dotyczą jakby ciała i, i, i tego też y, czucia się we własnym ciele. Y, ja miałam y, trochę inną rzecz. Ja jak zaczęłam pracę, to miałam takie poczucie, że stale wyglądam za młodo. Mhm. I nie, nie jest Pani traktowana poważnie na tak. przykład, Tak, mhm. tak. Ja bardzo długo na przykład czekałam, że dobra, już do tej trzydziestki, do tej 35, mm -hmm. tak, już żeby trochę tak wyglądać bardziej poważnie, tak? Bo ktoś przychodzi i mówił, o pani taka młodziutka, pani doktor, tak. Mm -hmm. I może nie jest to bezpośrednio nie dotyczy to otyłości, ale to dotyczy też pewnego obrazu ciała, który jest naszą reprezentacją w świecie, i tego, jak na podstawie tego ciała, tak? tego czyjegoś właściwie osądu jesteśmy oceniani. I odbieranie. No bo to jest, no, jesteśmy ciałem, i to jest to, z czym każdy, no, to jest w ogóle taka abstrakcja, ale no, spotykamy się tymi ciałami i znamy własne ciała, jeżeli się spotykamy z drugą osobą, więc to jest ta pierwsza rzecz, którą widzimy. Mm -hmm. to, znaczy, to jest oczywista oczywistość, ale mm, właśnie ten obraz własnego ciała potrafi w pewnym momencie, i to bardzo wcześnie, się skrzywić. Mm -hmm. I z Pani doświadczenia, i w gabinecie, i tego no, po prostu Pani takiego życiowego doświadczenia, jakie są takie mm, hm, najwcześniejsze zaburzenia, mm, albo takie właśnie jakieś e, momenty, w których dochodzi do takich przełomów, że nasze ciało zaczyna bez, być przez nas samych postrzegane w jakiś niekorzystny dla nas e, sposób. Albo kiedy, w jakim wieku się zaczynają takie pierwsze ym, doświadczenia płynące z ciała, które potem potrafią, na przykład, rzutować tak naprawdę mocno na całe nasze życie w dobry i zły sposób? Ja bym trochę tak przewrotnie, może mhm. odpowiedziała, tak, że to nie zawsze zależy od osoby, która potem, powiedzmy, ma jakąś trudność, z, czy, czy w jakiś sposób cierpi, ma jakieś zaburzenia, tylko też i od otoczenia, w którym jest. I w mm -hmm. którym momencie, na którym etapie jej rozwoju to otoczenie wkroczy, tak? albo dochodzi do jakichś takich sytuacji, które będą y, utrudniały możliwość zbudowania y, takiego wiernego y, obrazu własnego ciała. Tak? Czyli właśnie dojdzie do tego skrzywienia obrazu własnego ciała. Bo jakby obraz własnego ciała y, rozwija się od... Obraz, poczucie, tak? Tutaj jest tych pojęć kilka różnych. Często używamy je w jakiś sposób, taki w potocznym języku zamiennie. Natomiast w ogóle, jakby świadomość swojego ciała e, no, powstaje od pierwszych dni, prawda? Od tego, najpierw to dziecko, prawda, jak się rodzi, tak? No to ono. Nie ma jeszcze świadomości, jako takiej, bo nie wie, że ta ręka to jest moja, tak? Mm -hmm. Ale w kontakcie z otoczeniem, w kontakcie z dotykiem bliskich osób, też jakby uczy się swojego ciała, to w jaki sposób też jest traktowane, czy jest mm -hmm. głaskane, tak? Czy jest delikatnie przenoszone z miejsca na miejsce, czy nie. Mm -hmm. I to mogą być takie doświadczenia, które. E Sposobów, w jaki to dziecko już jest też traktowane, takie, które będą takim ziarenkiem, tak? takim elementem, który stopniowo wchodząc potem w świat, tak? no albo może powodować, że do tego będą kolejne trudności, kolejne gdzieś problemy. Ziarenka się doklejały, tak? można użyć takiego, jeśli mogę użyć takiego porównania, mm -hmm. albo nie będzie tego ziarenka, tak? bo to są te czynniki, które są. Mm, każdy się rodzi z, ze swoim własnym indywidualnym kodem. Tak? E, ze swoją biologią, która, w której są zapisane pewne mm, skłonności, tak? pewna łatwość do ulegania, e, czy też rozwojowi na przykład różnego rodzaju chorób. E, natomiast to jest tylko to jest element. Tak? Bardzo duże znaczenie ma całe środowisko, sposób wychowania, sposób w ogóle traktowania swojego ciała przez otoczenie. Mhm. Czyli na przykład tego, jaki obraz ciała był roztaczany w domu. Czym i w jaki sposób to ciało też było traktowane. Czy bardziej patrzyliśmy e, otoczenie, tak? Zwracało uwagę na takie potrzeby ogrzania, tak? Zapewnienia bezpieczeństwa, ubrania. Potem też w jakiś sposób intelektualne potrzeby, tak? Mm -hmm. Czy były też e, zaspokajane potrzeby emocjonalne, tak? bliskości, dotyku, dotyku z drugą osobą, przytulenia, prawda? Takiego. E, wtedy też jakby uczymy się tego, że, że to ciało to jest to moje ciało. Mhm. Stopniowo e, przecież jak popatrzymy też na małe dzieci, e, one też e, one nie mają poczucia, że ja wiem, są. Inne od mhm, To prawda. Tak? One, One po prostu są. są. Dopiero w którymś momencie w ogóle rozwija się ta świadomość, e, poczucie tego, na, przecież na początku to jeszcze dziecko, jest ten moment, kiedy mówi, ja, ja, tak, ja. To dopiero jest ten moment, kiedy w ogóle zdaje sobie sprawę, tak, potem w lustrze zaczynam rozpoznawać swój wizerunek. Tak? To, jest, to jest też różnie, ale tak. No, do tego szóstego, m, piątego roku życia to jest taki moment, kiedy w ogóle gdzieś jakby ta reprezentacja, że ja to ja, tak? to, to się dopiero gdzieś buduje. Później e, świadomość obrazu swojego ciała to jest e, taki dziewiąty, ósmy, dziesiąty rok życia. Świadomość jakby tej też pewnej. Różnicy w stosunku do innych osób, tak? Do tego, jaka jest odmienność, tak? Bo jesteśmy, mhm. jesteśmy bardzo różni. Ale czy to znaczy, że jesteśmy hmm, źli, tak? mhm. Albo, że coś jest nie w porządku z nami? W wielu, naprawdę, w większości przypadków wcale nie. Natomiast y, dążenie do takiego... Hmm, no właśnie, do czego? Do... Tego obrazu, takiego, który ktoś gdzieś ma w głowie wykrowany, że to będzie. Tak to powinno wyglądać. To no, tak nie można wyglądać. W tym rozmiarze, prawda? Albo tak się należy poruszać. Tak należy siadać, tak? Tak należy układać dłonie. Złączyć nogi. Złączyć razem. nogi, mhm. prawda? i chłopcy, i dziewczynki jeszcze, nie garb się, tak? mhm. to to są takie informacje, które gdzieś też się wbudowują w nasz z nas obraz naszego ciała. I bez e, uwzględnienia naszych takich czynników biologicznych, naszego temperamentu, sposobu ekspresji, e, potrzeb tego naszego mhm. ciała, jeśli e, zbyt mocno będzie to forsowane, tak? Albo tak... Nie o... ruszaj się tak. tak. Nie kręć się. Mhm. Siedź prosta. Tak. Mhm. No to czego ja się dowiaduję o sobie? Że coś jest ze mną nie tak. I to może nie wypłynie tego samego dnia. To nie wypłynie po tygodniu. Ale w którymś momencie w dorosłym życiu może. To są... Jest ogromnie dużo czynników, które na to wpływa. Ale jednym z podstawowych, tak jak, jak Pani tutaj m, rozmawia e, m, odnośnie choroby, jaką jest otyłość, tak, to jest też obraz e, swojego ciała, bo tak jak słuchałam tak, mhm. też i tych odcinków, które były wcześniej, ale nie tylko i wyłącznie jakby tego, co płynie z odcinków, tylko też jakby tego, co wynika z badań, e, to to sięganie na przykład die, po diety. Prawda? Czy też dążenie do jakiegoś idealnego wizerunku. Jakiegoś takiego idea mhm. jeśli tak możemy tak. powiedzieć, zaczyna się e, dużo wcześniej niż otyłość. Mhm. I tutaj to będzie. To jest, to jest tylko jeden, prawda, z tych elementów. Rozmawiałyśmy o tym, <laughs> że otyłość to jest tak. Złożony i wielowątkowy temat, że trudno go w ogóle wyczerpać i trudno zamknąć go w jakieś ramy, bo możemy mieć podejście medyczne, takie stricte, mówię tutaj o takim biologicznym działaniu na poziomie komórkowym. Możemy mieć podejście y, psychodietetyczne, psychiatryczne, no w sensie Psychologiczne, psychologiczne tak, przepraszam. Tak, tak. Nie. No, mm, jak najbardziej. Możemy też mieć właśnie społeczne i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. Filozoficzne? Filozoficzne, dokładnie. Mm -hmm i to jest, ja, ja im, da, im dalej idę w ten las, w ten gąszcz się przedzieram, to tym mniej wiem, z drugiej strony dowiaduję się coraz więcej i tym bardziej mam taką rozwaloną głowę czasami, nie? że to się po prostu miałam wrażenie, że jak będę rozmawiała z ludźmi, to mi się to wszystko ułoży w jeden obraz, a to wręcz jest odwrotnie i pewnie te historie indywidualne są no właśnie, indywidualne, dla każdego są inne i my nie możemy patrzeć ogólnikowo na ten problem. Um, no i właśnie, i, i jak. No właśnie, co jest pierwsze? Czy, czy, czy ta głowa, która na przykład potrafi um, domagać się jakichś takich swoich, um, Braków czy jakichś deficytów poprzez na przykład właśnie jedzenie. Mm -hmm. Czy na przykład jest tak, że. No nie no, w sumie chyba sobie sama odpowiada to pytanie, no bo to jedzenie się pojawia. Mówiąc tutaj o zaburzeniach np. odżywiania, lub o kompensowaniu sobie. Czy, czy rekompensowaniu sobie rzeczy, na przykład jedzeniem przy zaburzeniach odżywiania. Um... I to właśnie um, chciałabym, żeby pani trochę może spróbowała opowiedzieć taką historię, czy historię, um, trochę to rozłożyć na czynniki pierwsze. E, w, ja dostaję często takie komentarze, wystarczy naprawdę nie jeść. Nie? I nawet jeżeli mają ludzie napady głodu, to po prostu zamknijcie lodówkę na kłódkę i tyle. E, I na przykład, dlaczego ludzie potrafią popadać na przykład w kompulsję? Mhm. Jakie tematy... Nie mówię tutaj oczywiście, że Pani zdradzała historię, bo i tak pani ich nie może, mhm. prawda? Ale na przykład, jakie tematy czasami można rozwiązać jedzeniem, czy znaczy rozwiązać, przykryć, wypełnić, zaspokoić jedzeniem, dlaczego to są tak trudne i silne rzeczy, że po prostu taka porada w ogóle nie, nie ma racji bytu i ona jest kompletnie bezsensowna. Jakby ją słyszę, okej, okay, spoko możesz tak uważać, ale to w ogóle nie, nie ma. Na takim właśnie psychologicznym um, takim psychologicznym ujęciu. Jak to jest? Mhm. Ja, ja Jak to działa? Słyszę jakby to, co pani mówi, o, o co pani pyta mhm. i, i za chwilkę się jakby do tego odniosę, ale chcę jeszcze, jeśli mogę, mhm. odnieść do pani wcześniejszych słów dotyczących tego. Im więcej słucham, im więcej mhm. czytam, im więcej się dowiaduję, tym, bym powiedziała, tak pani powiedziała coś takiego, no takie, ono, tym mniej, mniej wiem, wiem tak. przez moment, tak? Tak. Więc... E, może jakby to jest taka świadomość, że potrzeba trochę więcej pokory do tego tematu, mhm. tak? do tego, że to właśnie nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest takie proste. Tu jest tak wiele elementów, które na to wpływają, że tutaj nie można odpowiedzieć komuś, to zamknij lodówkę tylko i wyłącznie i tak. Albo się tam tak, tak, albo tak, coś tak. tam zrób i tak dalej. Ja no? rozumiem, że bardzo często jest tak, że e, jedna rzecz to jest taka, że mamy dobre intencje. Mhm. Tak? Jak ktoś ma swoje doświadczenie takie, że u niego to zadziałało, to on będzie mówił, to, to wystarczy, wystarczy, tak, tak to, to zrób mhm. tak, prawda? E, przy czym, mm, no właśnie jakby, ale nie dodaję tego. Słuchaj, u mojej siostry zadziałało to, to i to. Wystarczyło zrobić to, to i to. Albo e, ja zrobiłem tak, tak i tak. Nie mówimy tego, tylko bardzo uogólniamy. Mhm. Tak? W pewien sposób. E, no, odwołujemy się do jakiejś swojej często gdzieś historii, jakiegoś widzenia, no bo ktoś, mu, on musi mieć jakieś doświadczenia jakieś dobre z tego, z tego powodu, że tak mówi, prawda? Mhm. Że wystarczy. No może u niego to wystarczyło. Albo słyszał, Albo słyszał, że wystarczyło? że mhm. wystarczyło, tak? E, a może jest tak, że e, no, te swoje potrzeby emocjonalne, tak, czy też trudności emocjonalne e, rozładowuje inaczej? Tak? Może jest, właśnie to jest nawiązujące jakby do tego, co pani powiedziała, bo pani zadała takie pytanie, jakby co można za, za, załatwić, tak? Co można zrobić jedzeniem? M może bym to raczej powiedziała tak. Skąd się biorą zaburzenia odżywiania, po prostu na przykład? No, przecież to też jest pewnie temat rzeka. Bo to to się... jest temat no, rzeka. Właśnie. I to jest temat rzeka, i myślę, że e, mm, wolę odpowiedzieć na, na, na to pytanie, jakby dotyczące takie bardziej. Mm, Może jaki jest mechanizm? Nie wiem, w sensie. Bardzo no, bardzo wiem, złożone. Złożone. <laughs> Dobrze, to zależy. E, tak, to, to mm. zależy. Mm -hmm. Tak, to zależy. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, to wcześniej odnieść się jakby do tego, co też pani powiedziała wcześniej, to jest kwestia dawania rad, tak? i w ogóle odzywania się bez, bym powiedziała, pytania, takiego opiniotwórczego odzywania się, zabierania głosu, nim Ktokolwiek nas zapyta o radę, tak, mamy e, taką m, często łatwość w tym i właśnie te rady takie, e, one robią bardzo dużo szkody, tak, bo to jest po prostu ocenianie drugiej osoby bez e, zobaczenia. O tyle jest trudne z, ze wzrostem masy ciała, że to jest coś, co my od razu widzimy, tak. I, e, mm, no I. i znowu pytanie takie, jakby do czego w ogóle nam służy to ciało, tak? bo ono jest jakimś takim też obiektem naszego zainteresowania, prawda, mhm. estetycznego. E, zainteresowania e, takiego mm, seksualnego również, tak? ale bardzo często e, jest traktowane w ogóle w przedmiotowo. Bo tak? Trudniej jest spojrzeć, spojrzeć komuś w oczy, prawda? I powiedzieć mu to, co niekiedy jest wypisywane, tak? Że wystarczy to, to i to. Jak człowiek nie widzi tej drugiej osoby, to ma łatwość do, do takiego komentowania. Natomiast jeśli już zobaczy konkretną osobę, tak? To jest to trudniejsze, chociaż bardzo często i bardzo dużo osób jednak. Pozwala sobie na to. Tak, pozwala sobie na to i też bardzo dużo osób, no, w szczególności właśnie z chorujących na otyłość, tak, jest postrzeganych też jako osoby leniwe. Jako niekompetentne e, i też często niegodne zaufania. Tak? E, pani powiedziała o kompulsjach wcześniej. Tak? Ja wiem, że my tak skaczemy, ale to wyprostujemy myślę, że... zaraz. Wyprostujemy, mhm. tak? tak. No powracamy sobie do wątków, a jak umrą, dobrze? <ślad> nie na no, żartuję. Mhm. E, gdyby to było wszystko takie proste, prawda, to w ogóle by nie było tego problemu. Ale teraz popatrzmy otyłości, tak nie byłoby tego problemu. Ale teraz popatrzmy, jaką w ogóle pełni e, rolę jedzenie w naszym życiu. Czy to jest tylko i wyłącznie odżywianie? Czy to jest tylko i wyłącznie bilans e, dostarczanie tyle ile według mojego bilansu, mojej przemiany materii konkretnej jednej osoby? Tak. Uh -huh. e, e, I ile ona potrzebuje. Zjedz, kochanie. Uh -huh. No proszę cię. Zobacz, jakie tutaj ci zrobiłam, tak? To ja stoję, męczę się, robię, a ty nie jesz? Uh -huh. Uh -huh. Tak. Ta, mm, I to są już też bardzo wczesne e, te przekonania. E, mm, to. Też rola, tak, znaczy dochodzi do tego, że pojawia się, może się pojawić no trochę nieadekwatne poczucie winy, prawda? Aha. Jak nie jem Aha. od tej osoby. Talerz tak? Powinien być czysty. Szanujmy jedzenie. Ja chcę być jakby dobrze zrozumiana. No, ja nie. E, ja rozumiem za, za każdym razem, e, jeżeli jakby dochodzi do wypowiadanych takich słów, to to jest wynik czyjejś historii. Jego własnych doświadczeń, ale jeśli on nie ma świadomości tego, to przeoczy ten moment, tak? kiedy na przykład przekarmia swoje dziecko, kiedy prze, y, y, nie stwarza mu możliwości zrozumienia swojego ciała. No bo głód, sytość, pragnienie tak, to są sygnały, które płyną z ciała. Tak? To, że my wiemy, to jest już to moja reprezentacja, to jest moja, to jest moja e, m, intelektualna e, interpretacja tak. sygnałów, rozpoznania tego, co się dzieje w moim ciele. Jeśli ja nie mam możliwości poczucia tego, tak, nauczenia się, mm -hmm. albo zbyt wcześnie, e, czy w ogóle. W późniejszym okresie też, ale w szczególności w tym, na, na tym, tym pierwszym okresie, takim dziecięcym nie mam możliwości zrozumienia tego, co się dzieje w moim ciele, czego to jest wyrazem, również emocjonalnego, tak? No to potem będzie mi trudno to rozpoznawać. Będzie trudno mi rozpoznawać głód, głód emocjonalny, od głodu fizycznego. Tak? A jedno i drugie jest głodem. A jedno i drugie nazywamy głodem, głodem dokładnie. bo jak posłuchamy e, tego, jak mówią osoby, które potrzebują miłości i pragną miłości, tak? a nie dostały jej, bo to wtedy się to pragnienie, takie niezaspokojone w jakiś sposób e, e, no, wybrzmiewa, tak? To porównanie do głodu jest bardzo trafne, bardzo. tak? Bo te e, odczucia też są całym ciałem. Tak. Jak ktoś mówi, umieram z tęsknoty, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Ściska mnie, tak? Ca w całym moim ciele czuję. Tak, tak prawda? E, no i. No i teraz, tak, jak mogę czuć? To jest jeszcze całkiem nieźle, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo osób, które mają trudności z akceptacją nie wiem, czy będzie to teraz jakby dobrym słowem ale ze zrozumieniem jakby swojego ciała to też są osoby, których ekspresja emocjonalna. Nie miała e, takiej możliwości, żeby zaistnieć, albo była w pewien sposób tłumiona, tak? uczyły się też tłumienia, e, nikierunkowania danego ruchu, rozumienia jakby tego, czego to ciało potrzebuje. Bo też takim czynnikiem, który e, takim, e, taką informacją, która tutaj jest jak w jakiś sposób nie wybrzmiała w naszej rozmowie, to jest też to, jakby do czego w pewien sposób ewolucyjnie nasze ciało jest stworzone do ruchu. Mhm. jesteśmy doskonali. Proszę popatrzeć jaką potrafimy y, y, precyzję ruchu tak? wyćwiczyć. jak y, y, pewne subtelności tak? jesteśmy w stanie oddać swoim też ciałem mhm. tak? e, Dzięki czemu to się dzieje. Dzięki temu jak y, jest skoordynowany mięsień z układem nerwowym. Mhm. No i teraz, i, i nikt nie na, na dzień dzisiejszy nikt nie powie, gdzie dokładnie, w którym miejscu trzeba nacisnąć jak, tak. bo, bo ta emocja, nie wiem, miała ujście, nie ujście. Aha. Jest tyle tych sposobów takiego, a właściwie słownictwa mówienia o nie wiem, uwalnianiu, przeżywaniu, tak? To też wprowadza dużo zamętu, często powoduje, że dużo osób też boi się, mówi na przykład, że to może to jakiś szamanizm z tym przeżywaniem tych emocji, tak? A może to takie tylko czego gadanie, tak? No bo ktoś widział, tak, tam. No, nie no, przeźroczyste są, prawda? Ale są, my emocje przeżywamy, a co, czym innym jest nasze zachowanie, tak? To, w jaki sposób się zachowujemy, e, będzie zależało od m, kontekstu sytuacji, od e, na przykład w sensie, w, w kontekście sięgania po jedzenie, mhm. tak? Jeżeli mam trudność. Nieumiejętność regulowania emocjonalnego, tak, to jednym ze sposobów jest sięganie, szukanie jakiegoś ujścia. Tak. Człowiek chce ulgi. I im mniej jest świadomy tego swojego ciała, tym chce szybciej tej ulgi, bo cierpi. I oczywiście może będzie tu na razie powiedzieć, ojej, no tak, to teraz będziemy mówili, że ona sięga po kanapkę i tak cierpi, tak? Mm -hmm, mm -hmm. No tego, to tak nie działa. To mm -hmm. tak nie działa, bo tego tak nie widać, tak? To jakby, e, ale też proszę popatrzeć, że e, to tak jak z zaburzeniami depresyjnymi, prawda? Też jest tak, że jakby nie wszystko dajemy do tak zwanego kontaktu. Nie wszystko, nie wszystkim, nie wszyscy wiedzą o tym, jak się czujemy. Mhm. Są pewne rzeczy takie, gdzie potrzeba pewnej intymności do tego, żeby móc powiedzieć drugiej osobie, jak ja się czuję, wyrazić. tak? Ja muszę się poczuć bezpiecznie. Jeśli nie, no to bardziej coś burkne ujdę. Powiem, tak, właśnie bardzo często smutek ym, jest okazywany. Ym, ym, jako złość, zdenerwowanie. Ja to bardzo często widzę właśnie, że ktoś jest po prostu smutny już ma... No po prostu jest takie, dobra, nieważne, coś tam. I to jest takie nie, że foch, tylko to jest takie bardzo, bardzo duże napięcie, taka właśnie agresjo-złość, takie... Ale to nie jest emocja, którą ta osoba przeżywa, tylko przeżywa inną emocję. Nie? A, a, a Właśnie, co pani powiedziała, że to rozróżnienie pomiędzy emocją mm -hmm. i czuciem, a okazywaniem, a zachowaniem. Tak, zachowaniem. Mm -hmm. Tak, Ja się inaczej zachowuję. prawda? Ja mogę... Mm -hmm. Rozumiem, że pani chodzi o to na przykład, że ktoś e, e, staje się powiedzmy opryskliwy. Na tak? przykład, tak. tak czy m, powie coś w niemiły sposób. E, to, m, to dla nas jest to tylko częściowa informacja jakby o tym, co on przeżywa w środku. Tak? To, że on zachowuje się w taki nieprzyjemny sposób, to wcale na przykład nie znaczy, że on w środku nie przeżywa lęku, Tak, tak? bardzo dużego, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś ten lęk powoduje silne wzbudzenie, mhm. wzbudzenie ciała, duże napięcie w ciele, no i, no i co z tym zrobić? Mhm. Jeśli mam świadomość tego, tak, to zastosuję sposoby takie samoregulacji, tak? się świadomego oddechu, takiego zobaczenia jakby tego, czego to moje ciało potrzebuje, jakiego rodzaju ewentualnie na przykład ruchu, tak? W danym momencie. A może będzie to potrzeba bliskości, może to będzie potrzeba przytulenia się do kogoś, porozmawiania, wtedy mi to napięcie gdzieś odpuści, prawda? Natomiast jeśli ja nie mam świadomości w ogóle, że to moje ciało napina się z tego powodu, no to szukam ulgi, mhm. tak? No i... Y jednym ze sposobów to jest sięgnięcie po jedzenie, nie niekonstruktywnych oczywiście. No bo w ogóle jedzenie jest taką używką, e, czy używką, no właśnie ja tego w ogóle tak nawet nie chcę nazywać, bo jedzenie jest czymś, od czego my jesteśmy biologicznie uzależnieni od pierwszej sekundy naszego życia. No po prostu musimy jeść, żeby żyć. Kiedy mówimy o uzależnieniu, mówimy o substancjach takich jak alkohol, nie wiem, o zachowaniach takich jak hazard, nie wiem, seksoholizm, narkotyki i tak dalej. Bardzo często te terapie polegają na tym, że się odstawia te substancje, bo tylko bez nich można funkcjonować. Ale jedzenia nie można odstawić. Tak samo jak nie można odstawić seksu, tak w, w teorii, nie? Znaczy, w sensie, no, są pewnie jacyś abstynenci, <grym <grym którzy żyją w celibacie, ale jakby no, to jest taka, taka sfera życia, z której się raczej nie tak, rezygnuje, nie? Tak. Tylko trzeba zbudować... Te relacje, ale też się bardzo łatwo po to sięga, no bo to nie jest nic niedozwolonego. Mhm. Bo człowieka pijanego widać od razu, widać regularność nagle w piciu, to jest coś, co się widzi. A z jedzeniem jest tak, że to. No dobra, Jak jest pod wpływem alkoholu, tego tak, widać. Tak, tak, tak? tak ale jak akurat tak. nie jest e, tak pod wpływem alkoholu, to bardzo często bardzo długo tego nie widać. Tak, tak? Przez wiele lat. Przez wiele lat i właściwie jakby, no a osoby, które kompulsywnie kupują. Tak? Mhm. Uzależnienie behawioralne, tak. tak? Albo oglądają pornografię? Mhm. To też jest forma. Tak? rozładowania napięcia rozładowania bardzo często napięcia, ale to jest dużo bardziej jakby złożony tak. mechanizm i pewnie jakby nie, nie damy rady tak jak to co tak. co pani powiedziała, że ten temat jest zbyt duży do tego, tak. żeby tutaj jakby wyczerpać go w trakcie naszej rozmowy. Natomiast to o czym pani powiedziała o kwestii jakby porównania do uzależnienia, tak? To jest bardzo trafne, dlatego że właściwie bardzo często, jeśli już dochodzi na przykład do otyłości, czy też mówimy o zaburzeniach odżywiania, są różne. Tak? Nie, nie chcę tutaj jakby wprowadzać takiej mm -hmm. nomenklatury, e, takiej typowo jakby medycznej, bo myślę, że istotniejsze jest dla osób, które jakby tutaj m, sięgają, tak, pod ten podcast, to żeby one w jakiś sposób jakby jeśli już to rozpoznały e, m, czy jakieś objawy, tak, u siebie i zwróciły się dalej o pomoc, prawda? Jakby w ten sposób niż jakby szukały u siebie same jakiegoś rozpoznania, bo to nie, to, to nie pacjent tak. jest od stawiania rozpoznania, tak? To on powinien zwrócić się do specjalisty, który ma wiedzę w danym zakresie. Natomiast to, wracając do tego tematu, jakby potraktowanie jako, spojrzenia jako na zaburzenia odżywiania, tak? część zaburzeń odżywiania, takich jak na przykład kompulsywne jedzenie, tak? czy napady obiadania się, też nocne. Przecież to nie jest to samo, te... co kompulsywne jedzenie? To jest tak, że mhm. trzeba pamiętać o tym, że jakby my, Próbujemy różne rzeczy nazywać, tak? Okay. I nie mamy jednego, y, 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 jednego pałacu, w którym y, siedzą y, 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 wszyscy, wszyscy. którzy robią to? Tak, a w tak, tak. I też oni też... wszyscy tutaj. Tylko jakby jest, jest cały czas, jest jakby dyskusja tak, w środowisku. Y -y. Im więcej mamy badań, tym więcej wiemy, prawda? A jakby po to też te kryteria różnego rodzaju są nam potrzebne, żebyśmy potrafili jakby porozumiewać i rozumieć, porównywać też badania, tak? I mogli wyciągać z nich jakby właściwe wnioski. Więc jakby o tym, jak to są pewne grupy osób, które będą bardziej predysponowane do takiego sposobu, a będą inne grupy, które będą do, do czego innego predysponowane. Natomiast wracając jakby do tego patrzenia, tak? bardzo często w, wtedy, kiedy jedzenie staje się. Hmm, sposobem regulowania emocji to, to jest ryzyko, tak, rozwinięcia takich mechanizmów, które przypominają uzależnienie. I na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze takiego rozpoznania, nie rozpoznajemy uzależnienia od jedzenia. Natomiast e, to są kryteria, którymi posługujemy się mhm. w rozpoznawaniu uzależnienia. To jest utrata kontroli. Tak? Czyli tego, że E, m, jem i nie mogę już tego skontrolować, tak? Sięgam po to jedzenie. No właśnie, to nie pomaga. To wystarczy zamknąć tą lodówkę, tak? Wystarczy nie jeść. No właśnie jakby w tym momencie u takiej osoby to nie wystarczy, tak? Tak. Bo to znaczy, że gdzieś jakby e, m, i tu e, m, pewnie zawsze, tak? To jest kwestia Indywidualne jakby oceny danej osoby. Natomiast e, i rozpoznanie uzależnienia, tak? czy, czy, czy powiedzenie komuś, że to jest e, uzależnienie od jedzenia e, wymaga e, dużego poznania tej osoby, zrozumienia tego, jaką pełni rolę. To jedzenie w jej życiu. Mhm. Um, utrata kontroli to jest pierwsza rzecz, o której powiedziałam. Tak? Druga to jest świadomość tego, że e, wzrasta mi na przykład masa ciała tak? albo mhm. zaczynam mieć niedobory żywieniowe. E, mhm. Bo można być otyłym i mieć niedobory żywieniowe, oczywiście, tak, że prawda? tak. E, a jednocześnie. Dalej tak postępuje. Mhm. Tak? I to jest taki mechanizm, jak w uzależnieniu. A kolejną rzeczą to jest myślenie też o tym jedzeniu. Dostosowywanie to są różnego rodzaju rytuały. Mhm. E, przygotowywanie czasem też przygotowywanie dla innych tak? tego jedzenia. I tu tego nie da się zrobić tak, jak po prostu w czekliście, bo za każdym razem to jest tak złożony problem wieloczynnikowy, że jakby trzeba obejrzeć tą historię tak? porozmawiać z kimś, zobaczyć. Mhm. E, mm. Co w jakiś sposób e, rekompensuje się, na przykład, też tak poprzez to jedzenie. Natomiast o tyle też to jest trudniejsze, żeby, e, m, bo tak jak mówię, nie ma takiego rozpoznania na chwilę obecną, e, bo też proszę popatrzeć na to, że e, alkohol jest konkretną jedną substancją. Mhm. Tak. Okay. Mhm. Nikotyna to jest kolejna substancja, tak. Jedzenie to są bardzo różne substancje. Prawda? Złożone. Natomiast to, o czym się mówi bardzo często i co zwiększa dużo bardziej ryzyko rozwoju otyłości i również właśnie, można powiedzieć, jakby spełnienia sposobu odżywiania, jako spełnienia kryteriów takich, które byłyby dla uzależnienia, to jest żywność wysoko przetworzona, mhm. tak? która jest też bardzo dostępna. Od najmłodszych lat. Czyli mówimy tutaj o słodyczach, mhm. o takich w ogóle jedzeniu na grodzie, nie? To mhm. jest też to, y, jakieś chipsy, takie rzeczy gotowe, które możemy sobie gdzieś. Mhm. Czy to jest szybkie, łatwo dostępne? Szybkie, łatwo dostępne, tak. I widać tak w, w, w tych badaniach, że jednak u osób, które. E, stosują, tak? Używają, e, korzystają z takich produktów. Ryzyko jest większe rozwoju otyłości. E, też Proszę też popatrzeć, że bardzo często to są małe rzeczy, które mają wysoką wartość kaloryczną. Tak? I e, to jest coś, co też łatwo jest pominąć. No właściwie to się zdrowo odżywiam, mhm. właściwie to jem. Um, jakąś określoną, do mnie dopasowaną, ale gdzieś tu się pojawi, tu się pojawi, tu się pojawi. To są małe ilości, bo to nie muszą być duże tak. ilości. Natomiast będzie nadwyżka. Tak? I ta nadwyżka no, nasze ciało jest genialne. Ono mhm. będzie magazynował jest dobrym księgowym tak <grym> tak tak tak, tak. E, i, i mhm. będzie dochodziło do tak do zwiększenia masy ciała poprzez rozwój tkanki tłuszczowej mm. mogę zadać pytanie tak znam kilka takich historii gdzie Historia osoby, na przykład bardzo tragiczna, bardzo trudna, e, na przykład związana z jakąś krzywdą tej osoby, której ta osoba doświadczyła, takiej fizycznej krzywdy, mm -hmm. powoduje to, że ta osoba w podświadomy sposób zaczyna na przykład tyć, mm -hmm. po to, żeby stworzyć większą barierę na przykład tkanki tłuszczowej, na takim bardzo nieuświadomionym poziomie, żeby. Zmniejszać tak jakby dostępność innych do siebie, mhm. że ta m, tkanka tłuszczowa potrafi być taką fizyczną, bar fizyczną barierą pomiędzy mną a kolejną osobą, która może mnie skrzywdzić. Um, na przykład, jak, jak właśnie, czy da się wyłapać, czy, czy są. No nie wiem, bo to, właśnie to, to też chcę, żeby to, żeby to też. Um, ja rzucam takie tematy, ale to, jest, to są właśnie takie moje odkrycia, których dokonuję przez ten czas, kiedy siedzę w tej tematyce. I po prostu y, naprawdę czasami siedzę i mam takie. To jest po prostu niemożliwe, jak działa głowa, jak działa ciało, jak działa organizm, że potrafią się takie rzeczy po prostu w tak nieoczywisty sposób zazębić, kliknąć gdzieś tam pod. Pod powłoczką właśnie tej świadomości, i potem sterować, czy kierować naszym zachowaniem, czy życiem przez y, no, miesiące, lata, a czasami całe życie. Hmm. Czy są takie właśnie historie, takie nieoczywistości, które na przykład z Pani doświadczenia, znaczy y, po prostu, czy zna Pani takie historie, właśnie takie zupełnie y, no, wręcz brzmiące, jak magia, nie? Bo to, na przykład ta historia z tą, z tą budowaniem bariery pomiędzy mną a światem, to jest w ogóle historia, która też, znaczy akurat ja nie doznałam krzywdy takiej fizycznej, natomiast takie odrzucenie, jakaś tam przemoc, która płynęła ze strony nie wiem, partnera poprzedniego, absolutnie nie mówię o moim obecnym mężu, tylko właśnie mm, to był taki temat, że jak ja usłyszałam, to miałam, dobra, to jest w ogóle, to już jest za dużo, to jest jakiś... Yy, no, to takie po prostu magiczne mówienie z jakichś takich new age'owych e, klimatów. Natomiast potem e, właśnie w, w trakcie i terapii, i leczenia i jeszcze właśnie leczenia otyłości, potem zaczęłam nagle zauważyć, jak to jest skorelowane. Jak wraz ze zgubieniem na przykład tkanki tłuszczowej i tej masy ciała, ja zaczęłam się czuć odsłonięta i to było przerażające. I mówię, kurczę, jest też takiego, jak tarcza. Mhm. Niektórzy mówią, że wręcz czuje się nago. Nago, nie? Mhm. Znaczy nie wiem, czy to jest pytanie. Może to jest takie po prostu e, opowiedzenie takiego czegoś, co jest w ogóle tak trudne, tak nieoczywiste. Nigdy tego jakby nie słyszałam w przestrzeni publicznej. E, a to są po prostu rzeczy, które potrafią rządzić życiem człowieka. Jego... jego... Mhm. Ważne, myślę, byłoby podkreślenie, e, że jakby... My jesteśmy w stanie dopiero po czasie, jakby zinterpretować to tak. i zobaczyć, prawda? Bo nawet jeżeli jest taki efekt, i tak naprawdę gdzieś osoby, które mierzą się z otyłością, e, bardzo często są bardzo wrażliwe w środku. Mhm. W środku są, tak, no, są wrażliwe tego, po tak? prostu. Są mhm. wrażliwe, są delikatne. Tak. E, ja nie mówię o rodzaju pewnego przewrażliwienia, tak? Ale pewnego. Y, jednym ze sposobów, w jaki nasz umysł próbuje sobie z pewnymi rzeczami o, y, poradzić, to jest odłączenie emocjonalne. Tak. Ha, to jest. Y, dlaczego dochodzi potem, tak, do wzrostu masy ciała. Y, no to tutaj znowu to wszystko by pewnie zależało od konkretnej też osoby. Natomiast jeśli mniej czuję, tak? E, to w, mm, jeśli moje zmysły w jakiś sposób są przez coś przytępione, tak, to wcale nie znaczy, że w jakiś sposób też jakby dalej nie cierpię. jeżeli mam taki. E, znajduję. Ukojenie, y, znajduje pocieszenie, maleńką przyjemność, maleńką, tak? Układ dopaminergiczny w jedzeniu, tak? No to tego jedzenia będzie się pojawiało więcej wtedy. Jak będzie się pojawiało więcej jedzenia, to będzie nadwyżka. Jak będzie nadwyżka, to będą dodatkowe kilogramy. kilogramy. Przy czym to jest też tak, że jakby na stres różnie jakby reagujemy, bo na nadmierny stres. Bo stres to jest jakby reakcja tak naszego organizmu my ją tak nazywamy. Natomiast to jest szereg bardzo skomplikowanych procesów. I nasze ciało jest... Ja zwykłam mówić, że jest genialne, mhm. tak? bo ono jest genialne. E, ono chce przeżyć. E, jeżeli nie czuje się bezpiecznie, tak? albo zostało w jakiś sposób zranione. Mówię tu z punktu widzenia takiego emocjonalnego, mhm. natomiast za każdym z tych procesów emocjonalnych tak? stoją procesy biochemiczne. Tak? Wydzielanie. Odpowiednich neurotransmiterów, hormonów, tak? E, zmiana sposobu e, pewnego, też metabolizmu, do tego też może dochodzić. E, I e, może być takim elementem, nawet tak jak pani powiedziała, potem my to interpretujemy, czujemy, dodajemy sobie, tak? Mhm. No w ogóle sam też ruch sięgnięcia po jedzenie, prawda? Może być też takim, że ja się, tak, nawet w rozmowie w jakiś sposób, tak, powiększam, tak? To jest takiego, i znowu, w żaden sposób nie taki ezoteryczny, że powiększam, tak, tak? ale dodaje sobie czegoś, prawda? Mm -hmm. e, I może być to też taki element, e, który, tak, w którymś momencie jakby doprowadzi do, do, też, do powstania otyłości. Zresztą, temat w ogóle e, poczucia własnego ciała. Nadwagi, otyłości, a doświadczenia. E, czy też e, ale również i e, e, zbyt niskiej masy, tak? Ciała. To też jest temat, który i to są badania takie ostatnich też. E, dziesięcioleci, bo to tak, tak badania, to to nie jest, to zanim opublikowane pójdzie, to to no tak. jest długi y, czas y, dotyczące traumy, tak? Czyli takiego bardzo silnego urazu psychicznego. E, coraz więcej e, jest też takiego postrzegania e, i zrozumienia tego, e, co dzieje się z człowiekiem w dorosłości, tak? Jego sposobu radzenia sobie z różnymi sytuacjami, budowania się mechanizmów, y, y, takich, które mają nas odpowiednio chronić. Tak? Też, e, m, bo początkowo właśnie mówiliśmy, jak mówiliśmy, kompleks, nie mówiliśmy kompleks, tylko mówiliśmy PT, PTSD, bo tak. zaobserwowano, że to był taki uraz psychiczny, e, sytuacja taka wykraczająca, mhm. e, dotycząca jakby zranienia. Czyli tak? zespół stresu tak. pourazowego. zespół stresu pourazowego, tak. Mhm. Stresu pourazowego, tak. E, jednak zaobserwowano, że jakby... M, Pewne elementy, które obserwujemy u tych, to początkowo było u żołnierzy, możemy też zobaczyć u innych osób, które nie doświadczyły tak silnego wydarzenia, bo to też tak naprawdę jest istotne, jakby tą traumą nie nazywamy wydarzenia, tylko nazywamy odpowiedź tak, tak? odpowiedź ciała. Tak, odpowiednio do ciała, umysłu, tak, danej osoby, tego, co się z nią dzieje, jakie zmiany też zachodzą w psychice, że, ale zaobserwowano, że szereg mniejszych takich doświadczeń, delikatnych, tak? takich delikatnych, bym powiedziała, dla jednego, tak? A dla drugich, dla drugiej osoby będzie to przyczynało właśnie do tego, żeby e, e, że, że jest to jakiś mhm. rodzaj już dla urazu psychicznego, tak? Powiedzenie, To w ogóle ma jakoś nawet swoją... Kompleks, no, PTSD. kompleks PTSD. Kompleks, bo to jest mhm. chyba CPTSD, czy jakoś tak. po, po angielsku mhm. właśnie ostatnio. Mówię, co to w ogóle jest? I potem mhm. patrzę, że to jest właśnie zespół takich mniejszych, ale tak, ciągłych... No Jakbyśmy popatrzyli sobie na dalej, kolejne jeszcze różnego rodzaju nasze trudności, takie emocjonalne, no to też e, bardzo często pada pytanie, tak, a myśli Pani, że to ma związek z moim dzieciństwem? Mhm. Po to, żeby cokolwiek powiedzieć, no muszę zebrać wywiad, tak? Prawda? Zbadać, no ale tak, badania pokazują, że jak najbardziej, że nawet takie rzeczy, które my w jakiś sposób unieważniamy, racjonalizujemy sobie, one mają wpływ na to, jak my czujemy się w świecie, jak my reagujemy, jak buduje się nasze poczucie własnej wartości, sposób komunikacji. Z drugą osobą. A to wszystko też jest powiązane ze sposobem jedzenia, tak? Tego, czy, czy mam taką umiejętność odmawiania, tak? Czy nawet odmawiania na różne, na, na przykład, tak? Jak ktoś mnie prosi o, o pomoc i o przysługi, tak? Jasne. No, mhm. dobra. No, aha, no, no dobrze, no dobrze, no mhm. dobrze. A potem jest ten wieczór, na przykład przychodzi i mówi. Ugh. Ja już chcę tylko chwilę spokoju. Mhm. Tylko po prostu coś mi się z życia należy. Tak? I tu też wchodzimy do takiego tematu. Pani, myślę, że to ważne, żeby też jakby wybrzmiało, że e, na chwilę obecną, jakby wiemy, i to na co gdzieś patrzymy, że to, ten sposób odżywiania jedzenie jest i właściwie mechanizmy procesy które są związane też i z trawieniem z sięganiem po jedzenie tak to są, są takie jakby trzy hipotezy tak? jedna to jest ośrodek sytości ośrodek mhm. głodu druga to jest układ dopaminergiczny, tak? czyli właśnie też skorelowanie jakby z tego, z nagrodą i tego, że jedzenie jest dla wielu osób przyjemnością. Tak? No i e, to wysoko przetworzone jedzenie jest taką łatwo dostępną przyjemnością i jeśli nie mamy dostępu do jakichś innych, Rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Jeśli nie umiemy e, w jakiś sposób, albo jesteśmy w takim momencie swojego życia, że nie przeżywamy radości, tak? że nie, nie mamy czegoś, co nas cieszy, albo e, jesteśmy w jakimś punkcie swojego życia, w którym jest nam po prostu źle, tak? E, jednocześnie trudno jest cokolwiek zmienić, tak? To są takie to, sytuacje po tak, prostu. Tak, mhm. tak to, to jedzenie, sięganie po te mhm. chwilkę dopaminy. A trzeci to jest jeszcze układ endokanabinoidowy. tak? To jest jeszcze trzeci, tak? tak? Jest. tak? No, to, to, czy to tak, jest ten Tak, tak, tak. To jest yy, i dlatego to jest tak no, bardzo złożony problem. Mhm. I tu powiedzenie zamknij lodówkę. Mhm. Pacjent, który idzie do gabinetu lekarskiego, bo no, poruszyliśmy mnóstwo wątków, ale też padło takie słowo, Hmm. o może przewrażliwieniu, byciu zbyt y, takim, no wrażliwym na tym punkcie, nie? Na mm -hmm. przykład właśnie własnego ciała. Mm -hmm. e, I są historie tutaj, które padały w podcaście wiele razy. Ktoś idzie do gabinetu lekarskiego, chce pomocy, hmm. chociaż nawet to nie, nie odbywa się w tych sytuacjach, kiedy ktoś idzie, na przykład, no, panie doktorze, czy tam pani doktor Tyje, chyba coś jest nie tak, co by tutaj zrobić, tylko to jest osoba, która po prostu idzie. Nie wiem, no tak jak było. Z bólem z, zęba. Z bólem zęba, tam. albo to, to, z powiekami tam, my. tak jak Michalina była, czy po prostu idzie na przykład my. leczyć przeziębienie. My. To jest na przykład tam jedna z moich historii. Albo po, po, po skierowanie na badania. I dostaje od lekarza y, bardzo. No, specyficzny komentarz, ale tutaj na przykład chcę powiedzieć o takiej historii, którą ja słyszałam w internecie, czytałam ją, że y, kobieta, y, no, gruba, czy tam no, cierpiąca na otyłość, poszła do lekarza i lekarz podczas wywiadu zapytał ją o wagę. I ona się poczuła tym y, urażona, że to odebrała jako opresję. Mhm. Natomiast. I z jednej strony y, rozumiem, że mogła to odebrać. Z drugiej strony myślę sobie, ale chwila. Przecież skoro małe dziecko, któremu podajemy nurofen w strzykawce, mm -hmm. musimy A zawsze... masy ciała. Dokładnie. Mm -hmm. Kurczę, no przecież może, jeśli ona wchodzi i ma, nie wiem tam, no, dużą masę ciała, to lekarz mm -hmm. musi się zastanowić, czy... Jaka dawka Jaka na przykład dawka... tak, Bo to nie mm -hmm. jest tak, że na każdego jest ona tak. taka sama. Mm -hmm. Bo to działa dalej w mm -hmm. naszym życiu. I pomyślałam sobie, że z jednej strony są właśnie takie przypadki, które mogą wydawać się... Ja naprawdę to rozumiem, że osoby, które cierpią na otyłość od lat i chodzą do gabinetów lekarskich, bo właśnie leczą zęby, albo idą, nie wiem, z nieregularną miesiączką, albo idą, nie wiem, z pryszczem, z jakimś wrzodem na plecach, no nie wiem, z czymkolwiek i słyszą komentarz na temat swojej wagi, że mogą w pewnym momencie po prostu poczuć się już... Atakowane, mogą mieć tak złe doświadczenia, że mogą się czuć atakowane i dręczone w tych gabinetach. I teraz jak, jak pani się wydaje, albo co wydaje się Pani, że w takich gabinetach byłoby połączeniem tego, czego potrzebuje pacjent, i tego, co lekarz powinien w tym gabinecie zrobić? Bo ja na przykład rozumiem pytanie o masę ciała. Naprawdę rozumiem. Chociaż fakt, faktem yy, mało kto w ogóle pyta i te na przykład tutaj mówimy o antybiotyku, anty, n, 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 chyba tylko raz lekarka mi powiedziała, że, pa, że powinnam brać półtorej tabletki, bo, to, bo ta tabletka będzie za, to będzie za mało dla mnie. I ja się nie poczułam w żaden sposób jakby skrzywdzona, Natomiast to była sytuacja jedna z bardzo niewielu, mhm. gdzie lekarz takiego pierwszego kontaktu zapytał mnie w ogóle o wagę w kontekście dawki leku, mhm. co też już jest dziwne. Ale właśnie jak to nie jest dziwne. Aha, ok. Znaczy to, to nie jest dziwne. P i, 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 okay. tak przerwę, Jasne, proszę, e, proszę <muzyka> ale jeśli mogę, tak? To, e, to jest element badania. Mm -hmm. Pytanie pacjenta o wagę. No, e, e, istotne jest, z jakiego powodu ten pacjent znajduje się w gabinecie lekarza. No właśnie. Tak? To jest istotne. E, I czy e, Hmm, bo zakresy dawek, tak, są zwykle właśnie od pewnej dawki do pewnej dawki i zwykle też jakby jak pacjent pomiędzy czy tam powyżej czy poniżej tam masy ciała, tak. Oczywiście nikt nie ma tej wagi jakby w oku, ale Jesteśmy w stanie oszacować, mhm. prawda, że czy musimy tutaj mamy wątpliwość i wtedy potrzeba dowiedzieć się, jaka to jest waga, jeżeli ktoś ma przykład, dużo wyższą, prawda, e, niż przeciętnie e, stosowane powiedzmy dawka danego leku, tak, dla takiej osoby z, mhm. z taką wagą. Rozumiem, że to wynika biologicznie z tego, że po prostu jest nie wiem, więcej naczyń krwionośnych, więcej y, przestrzeni czy tej y, to jest zbyt duże uproszczenie, To jest zbyt duże uproszczenie, ale no to jest tak, ja chyba też zastosuję takie uproszczenie, No to jest na zasadzie takie, jak mniejszą ilość mydła zużywa małe dziecko, tak? A dorosły człowiek większą, Albo mały domek wymaga mniejszego nakładu opału i tak dalej. Tak na tej zasadzie, bo to jakby tutaj nie wejdziemy w farmakokinetykę teraz leku, bo tego to już byśmy tutaj bardzo, bardzo tak. Natomiast no, lekarz nie zawsze jakby mówi pacjentowi, jaki jest powód jego pytania. Okej, okay. tak? natomiast warto jednak założyć i znam historię jakby, i słyszałam te historie, które tutaj padały tak? i nie, nie byłam ich jakby świadkiem więc nie mogę jakby się odnieść bezpośrednio, powiedzieć jakby co tam gdzieś zagrało, mhm. tak? Prawda? Co, co się wydarzyło czy jak gdzieś to była wina tak? i chcę wierzyć w to, że jednak większość lekarzy i większość osób, które najpierw kończy te studia, a potem podejmuje pracę w tym zawodzie Naprawdę ma dobre intencje, mm -hmm. tak? I e, chce leczyć. To ile ma czasu, tak? E, jak bardzo e, gdzieś, e, jaki jest też dla tej danej osoby konkretnej, do której przyjdziemy, tak? Stan psychiczny, tak, to też jest. Bardzo istotne. E, jaka, e, który to jest pacjent, tak? Ja wiem, możemy mówić o profesjonalizmie i o wielu takich rzeczach, które e, m, powinny być według standardów, tak? Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Po prostu, tak? E, czasem niestety my w środowisku lekarskim e, stosujemy zbyt duże uproszczenia. Mhm. Tak. I na przykład, e, m, chcąc temu pacjentowi przekazać jak najwięcej informacji, tak? e, robimy to w sposób taki, który nie uwzględnia jakby historii tej osoby. Tak? E, jednocześnie no, mamy takie poczucie, że jednak tak, naszym obowiązkiem jest poinformowanie o różnych rzeczach. Ja nie mówię o komentarzach, bo to jest zupełnie no coś co innego. innego. Tak? Mhm. To jest zupełnie co innego, tak? Bo komentarz nie jest potrzebny. Tak, pacjent nie przychodzi do gabinetu lekarskiego, żeby ktokolwiek go komentował. Czy znaczy to jest taki kazus w ogóle też oczywiście tutaj historia z gabinetu lekarskiego, ale ludzie, ja, jako że ja tworzę rzeczy w internecie, ja się często spotykam z tym, że ktoś wyraża jakąś opinię. Ja już nauczyłam się tego, że po prostu tego nie czytam, bo to mnie no nie interesuje. W sensie jasne, jeżeli to jest merytoryczne, słuszne, jeżeli podaję jakieś no, nieprawdziwe informacje, to wtedy rozumiem i tak dalej. I ja mówię, że na przykład czasami wdaje się w takie dyskusje i mówię, po co mi była ta, po co był ten komentarz? Ktoś mówi, ja wyrażam swoją opinię. I właśnie my mamy, bo mam prawo. Tak, mamy prawo posiadać opinię, ale wcale nie mamy prawa jej wyrażać osobie, która, której ta opinia dotyczy. Znaczy, w sensie to, to właśnie to już nie jest to prawo to jest przekraczanie czyjejś granicy, nie? że to jest właśnie. No to Nie jest tak, nie... że mamy prawo sobie wszystko zrobić. No tak, to jest to takie, to jest ta jakby taka z, złudne, mogę wszystko. Tak, 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 To jest takie piękne, prawda? Mogę wolność wszystko. Wolność słowa. Wolność to jest słowa. Tak, Możesz, tak. prawda? Tak. I tu no mogę, tak. Tylko muszę sobie zdawać sprawę z tego, że za każdą decyzją, którą podejmę, za każdym zachowaniem, które podejmę, będzie szła jakaś określona konsekwencja. Mhm. Tak. I to dotyczy jakby wszystkiego. Czyli to jest tego, czytaj to, co jest małym drukiem. Mhm. Tak? I owszem, mogę, tak. Mogę rzucić, prawda? Tak? Albo to jest, to jest taka. My jesteśmy troszkę tak karmieni w tym dzisiejszym świecie. Możesz. Możesz wszystko. wszystko. Tak. no może. No dobrze, mhm. tak? Tylko a jakby to było, jak ja bym na przykład dzisiaj powiedziała, Pani Justyno, fantastycznie, siedzi mi się w tym fotelu. Mhm. No i minęła już godzina, prawda? Kiedy tak. Państwo chcielibyście skończyć. A ja powiem, a ja mogę tu siedzieć. <laughs> no. no, mogę? No, no. No, no, no nie mogę, może tak? Przez no, pewien tak, czas. Tak, przez pewien czas tak. pani będzie się uśmiechała właśnie mm -hmm. tak tutaj. tutaj mm -hmm. no, ale wiem, może byśmy, tak, a może tutaj, tak, inne osoby by powiedziały, no pani, a, a, a za chwilę będę będzie, proszę wyjść, tak? A ja mogę tu siedzieć. Mm -hmm. A jest tak? pani niemiła, tak? Myślałam, że jest pani bardziej gościnna, że pani mi tutaj. Tak. Tak, jakby moje zachowanie ma konsekwencje. Mhm. I tego e, i będzie miało konsekwencje. Więc jeżeli przychodzi do mnie pacjent, tak, i e, ja mam mu przekazać wiedzę merytoryczną, mhm. to ja mu przekazuję tą wiedzę merytoryczną. Jako lekarz nie mówię o sobie teraz, jako, tylko, jako po prostu mhm. lekarzu, jako o, o przedstawicielce tej grupy zawodowej, tak. Natomiast jeśli ja mam się podzielić z nim swoją opinią, tak to powinnam zapytać w ogóle. Czy pani chce znać moje zdanie? Mhm. Tak. I to też nie w każdej sytuacji, tak? Zawodowe to jest zupełnie jakby co innego, tak? Bo to jest, to jest pewien profesjonalizm. Mhm. Tak? Tego, że. Y Proszę Pani, ja stwierdzam u Pani, tak. Nie zawsze też każdy będzie jakby tak oficjalny, prawda? Ale część lekarzy będzie, u Pani jest ryzyko takie, takie, takie i takie, do tego potrzeba tego i tego i tego. Albo jeżeli jest tak, że pacjent przychodzi do mnie z zupełnie innego powodu, tak? Do lekarza przychodzi z zupełnie innego powodu, jednak nie można, nie można pominąć na przykład, tak, innych czynników. Zresztą lekarz po to będzie pytał o wszystkie informacje, które będą potrzebne dla niego, tak, mm -hmm. do y, tego, żeby pomóc tej danej osobie, prawda, też z problemem, z którym ona przyjdzie. Więc jeżeli zapyta o wagę, tak, no to powinni, m, powinniśmy jednak mieć zaufanie do tego, że on nie pyta po to, żeby zrobić nam przykrość, tak, mm -hmm. tylko dlatego, że jemu to jest potrzebne do badania, tak. Mm -hmm. e, jeśli e, jest to, jeśli komentuje moją wagę, tak, to to jest niedopuszczalne. To to jest już niedopuszczalne, tak? Mhm. Jeśli powie mi, pani masa ciała, tak, w stosunku do pani wzrostu, rokuje tym, że w przyszłości e, może być, e, prawda, zwiększone ryzyko tak. takiej choroby, takiej choroby, takiej choroby, takiej choroby, takiej choroby. Czy ktoś kiedyś z panią na ten temat rozmawiał? Mhm. Nie mamy dzisiaj możliwości, żeby porozmawiać o tym na wizycie, tak? Albo ja na przykład nie specjalizuję się w tym. Natomiast proszę zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu tak? i porozmawiać na ten temat. Z tym konkretnym problemem. Zresztą e, proszę zwrócić uwagę, że wcale. E, Otyłość jako sama w sobie jako choroba, e, to nie jest najczęstszy też jakby powód, jako ona często jest jakby m, pacjenci zgłaszają się z powikłaniami, tak, tak? tak. a nie jako tak, tak. samo, widzą, że choruje na otyłość, mhm. tak. No to jest tak, jak widzimy kwiat, są liście, i to są te, tutaj nadciśnienie, to jest coś tam, a nikt nie patrzy nigdy na korzenie tego kwiatu. No, znaczy, patrzy, umy. tylko właśnie yy, to też jest tak, że i yy, znowu jest to uproszczenie, Tyle. tak? I może założenie, że, że wystarczy pacjentowi powiedzieć, tak, że dieta, że masa ciała, tutaj to, to i to, a to no nie wystarczy, y bo jeżeli ja za, za pierwszym razem powiem, proszę z, z, zmienić nawyki żywieniowe, jeżeli wiem, jakie pacjent ma nawyki żywieniowe, no właśnie, najpierw na 90... go o to zapytam. No. Muszę go o to zapytać. No Proszę pani, jaka jest regularność pani posiłków, jak pani się odżywia? E, czy stosuje pani jakąś dietę? Jeśli tak, to przez kogo? tak? Jak zobaczę badania, to dopiero wtedy mogę się wypowiadać, jakie widzę, że są potrzebne zmiany. Jeśli, i umawiam się z tym pacjentem, przychodzi tak, za jakiś czas i pytam go, czy wprowadził te zasady. Tak? Jeśli nie wprowadził zasad, tak? zmiany, nie zmienił swojego trybu życia, rytmu, sposobu odżywiania, nie wprowadził e, jakiegoś rodzaju dodatkowego wysiłku, prawda? Mm -hmm. czy też w ogóle nie rozpoczął mm -hmm. wysiłku, to pytam go, jakby co jest powodem tego? Nie interesuje mnie jakby to moralnie, mm -hmm. tak? bo jeżeli on tego nie zrobi, on przychodzi do mnie po zdrowie, on chce być zdrowy. Ale jeżeli tego nie zrobił, to znaczy, że coś stało mu na przeszkodzie. I nie pytam po to, żeby dowiedzieć się mmm, naprawdę nie znalazła Pani pięciu minut na to, tak? Albo tego Pani tak. nie zrobiła. Ja wiem, że tak? Pani tak robi, bo ja jestem Pani pacjentką, tylko wiem, że też są lekarze, którzy właśnie to będą wykorzystywać, bo mogą być lekarzami. I mogą być również fatwobami. To się jakby nie wyklucza, nie? W sensie... No, to jest cios poniżej tak. pasa, bo jeżeli no. ja widzę, że ktoś nie zastosował się do tych zaleceń, no to jest dla mnie konkretna informacja. Mhm. Nie był w stanie. tak Coś takiego się wydarzyło w jego życiu, coś takiego się dzieje, w jakiś sposób funkcjonuje, może jest coś, czego, o czym ja nie wiem, tak że on nie jest w stanie tego zrobić. Tak. Jeżeli on nie jest w stanie tego zrobić, to moje powiedzenie mu, machanie mu palcem, mówienie, mm, 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 mhm. co mi da? Nic mi nie da. Co więcej, w nim wzbudzi poczucie winy, tak? upokorzenia. Tak, upokorzenia, bardzo dużego, tak, upokorzenia i nie pomoże. Mhm. Ja mogę zapytać, jak pani sądzi, tak? co na to wpłynęło? i wtedy zobaczyć i aha, no może to, może to, aha. może to, może to. Dobra, to gdzie się czym można zająć? A tutaj może jakieś dodatkowe objawy wyszły. To może to są hormonalne rzeczy. To idziemy w tą stronę, w tą ścieżkę czegoś szukamy, prawda? Aha. Ale jeżeli na przykład wychodzą czynniki emocjonalne, tak? No to które w Większość, mhm. tak? No jednak, tak. Zresztą to też pada na przykład od pani, e, e, tak, o, gości, którzy przychodzą, prawda, mhm. i mówią o tym, że głowa, mhm. tak to nazywają. Znaczy tak? ja chyba spotkałam w takim swoim, w tej takiej działalności około otyłościowej, może jedną osobę? o której to po prostu, tam nie było głowy, tylko wachnięcie jakieś biologiczne mhm. tutaj w organizmie, coś przestało działać, coś zaczęło, coś się zrobiło nie tak i tak dalej. Tylko właśnie, nawet ja ostatnio opowiadałam, nie wiem czy w tym, no, pewnie w tym podcaście, ale właśnie na przykład, że były u mnie zaburzenia odżywiania, były, znaczy no, takie no, zajadanie, no, zaburzenia odżywiania. Do tego problemy tam, takie zdrowotne, do tego wszystkiego zawahania z tą greliną i tak dalej, więc to, to jest kilka czynników. I to nie jest tak, że y, to była tylko jedna rzecz, tylko może one się działy trój, y, trzytorowo, a może to było tak, że najpierw było jedno, a potem się przypałętało drugie, a do tego potem, niezależnie od tego wszystkiego, przyszło trzecie, to tylko wzmocniło i dało jeszcze, mhm. powiedzmy, spektakularniejsze efekty czy pogorszenie stanu zdrowia. Y, że to nie jest jedna ścieżka, nie? małe lepkie kuleczki, mm -hmm. tak i następna się dokleja tak. i dokleja i dokleja tak. i dokleja, tak? a tu się przyklei paproch z podłogi. A z tutaj daleka coś... widać jedno, Wiem. Wiem. z daleka możemy uogólniać mówić. Oczywiście dzięki uogólnieniom też i badaniom y, określonych grup y, osób, tak, no zyskujemy wiedzę o pewnych procesach. Mhm. Natomiast zawsze za, mm, za, za każdym człowiekiem jakby ciało niesie historię naszego życia. Mhm. To jaki jest nasz stosunek do tego naszego ciała. Są osoby, które e, pomimo masy ciała, która stanowiłaby według badań tak, zwiększone ryzyko nawet rozwoju różnego rodzaju chorób, tak, mhm. czy moglibyśmy właśnie u nich powiedzieć, że to już jest otyłość jako choroba, też mogą inaczej się, mogą się czuć dobrze w swoim ciele tak, fizycznie, Mieć świadomość swojego ciała, na przykład swojej seksualności tak. też, prawda? Mieć ten, jak to się ładnie mówi, blask w oku, prawda? Jednocześnie, na przykład, mogą mieć świadomość tego, że ta masa ciała mhm. mogą mieć albo nie mieć, prawda? Ale no. też świadomość, że na przykład zbyt jest duża, bo jest ryzyko rozwoju konkretnych chorób. Tak? I na przykład z tego powodu właśnie zdrowotnego, nie tego żeby tylko i wyłącznie jakby czuć się dobrze, żeby mieć lepsze samopoczucie, mhm. tak? No bo mm, to jest tylko jeden z elementów, tak? Nie, nie mówimy o tym, że a ja bym chciała, żeby w moich tętnicach nie było blaszek miażdżycowych. Mhm. Tak? Albo żebym nie miała tak uszkodzonej wątroby, tak? albo żebym przez mój ośrodkowy układ nerwowy krew krążyła mhm. bez napotykania, na zwężenia w naczyniach. Bo jest wiele osób, które mają bardzo dużą masę ciała, a są przebadane od stóp do głów. Bo na przykład chcą wiedzieć, co się stało, i na przykład nie mają do tego momentu żadnych właśnie dodatkowych konsekwencji. Być może nie wiem, nigdy ich nie będą mieć chociaż akurat wątpię, cho no bo chociażby stawy się nam tak, szybciej tak, y tak. zużywają, i, i, i to jest coś, co potem jest prawie nie do odwrócenia. Um, Ale ważne, żeby, przepraszam, że tak idę no. w słowo, żeby zawsze jakby indywidualnie tak, rozmawiały, tak? tak? Bo też trzeba popatrzeć, jaka jest historia rodzinna, tak? Jakie choroby były w rodzinie, co predysponuje. prawda? Jakie, zawsze, żeby to było jakby indywidualnie potraktowane. Mhm. Mhm. Natomiast to, to bardziej, jakby to powiedziałam, też w też takim sensie, żeby zwrócić uwagę na to, że można mieć też i prawidłową masę ciała według, tak? Mieć, tak. Nie mieć ryzyka, tak, Ale obraz swojego ciała mieć bardzo zaburzony. Tak. I tego, po co ono nam w życiu jest. Mhm. No właśnie, jak, jak tak rozmawiamy, to też mi się przypominają konkretne w ogóle rozdziały z uczuciownika i takie, ta historia ciała, nie? I pierwszy rozdział jest o ekspresji? Nie. Drugi chyba? Tam w środku. W, w środku tak, jest, już. ok. no to mm -hmm. nawet, tak, jako, ale... ja go zakładowałam chyba jako jeden z pierwszych, bo on na mnie wywarł chyba największe wrażenie, to była pierwsza taka bomba, która spadła na mnie z uczuciownika, e, czyli właśnie to, że są pytania o to, w jaki sposób się wyrażasz. I miałam takie no, ustami. Wiesz co ustami, nie? I właśnie, jak Twoje ciało działa? Czy, ja, czy się hamujesz, czy się nie hamujesz? I właśnie skąd to się bierze? Kto Ci mówił, żeby się nie hamować? Albo żeby się hamować, albo żeby siedzieć prosto, nie ruszać mhm. się, albo coś. E... Na, na ile swobodnym? Na ile swobodnym w swoim tak. ciele, tak? Tak. No bo, no, bo właśnie to też jest to, że można być pewnym siebie, albo właśnie na przykład można być bardzo ekspresywną osobą, ale to wszystko robisz w takim zamknięciu, bo na zewnątrz już się nie czujemy tak swobodnie albo nie mamy tej pewności siebie. Um, a wciąż ta nasza jakby, tak, to nasze prawdziwe ja jest gdzieś tam zupełnie schowane, mhm. ukryte albo czas, często stłumione. Nie, nie wiemy, czasem mhm. nawet nie wiemy. Tak. Mhm. No i to jest rozbieżność pomiędzy moim idealnym, wyobrażonym obrazem mojego ciała, tak do tego, do czego ja jakby dążę i mam takie wyobrażenie, że ach, jak będę tak wyglądać, to w ogóle świat i nie będzie żadnych problemów. No to jest tak nie takim, działa. No. No, no nie działa. No nie mhm. działa, tak? Ale czy wszyscy z Państwa, którzy nas słuchacie, mhm. tak wiecie, wie, że to tak nie działa? Mhm. Że, życie się toczy tu i teraz? Z tą masą ciała. Mhm. No, dla mnie takim chyba, e, też to już tutaj mówiłam w kilku odcinkach, e, taką rzeczą, która mi uświadomiła, e, jaką dłu długą drogę na temat właśnie wizerunku swojego ciała, świadomości tego ciała i tego, do czego ono mi służy, e, zrobiłam. W, I to, to jest historia ślubu, mhm. bo e, ta data była przekładana dwa razy głównie przez pandemię. I pewnie gdybym go wzięła z moim mężem dwa lata wcześniej, to bym, to bym myślę, żebym wtedy się odchudzała, żebym się wciskała, dopasowywałabym, byłabym bardzo skupiona na tym, jak wyglądam. A te dwa lata, które pozwoliły mi popracować nad sobą jakby i w gabinecie, i na terapii, i no nie wiem, już wtedy zaczynałam chyba trochę mieć świadomość tego, że, że to może być otyłość, że w ogóle to jest choroba, a nie konsekwencja tam czegoś efekt uboczny, to właśnie dostaję takie pytanie, czy ja nie żałuję, że ślub wzięłam wtedy, jak byłam gruba, a nie teraz? I ja naprawdę z jednej strony, z... pierwsze mam takie w ogóle, jakie to jest absurdalne pytanie, bo wie Pani, czym jest to pytanie szytem moim zdaniem? Znaczy podszyte. Jakie ma znaczenie? Jak je słyszy? Mhm. Ja je słyszę tak, że to chodzi o zdjęcia ze ślubu. Mhm. W sensie, bo to tak, to jest naprawdę to, co pozostanie po tej masie ciała po tym ślubie, nie? Po tym weselu. Bo dobrą zabawę mam tu, bo y, przysięgę mam tu, bo po prostu wszystko przeżyłam. Przeżywałam ten dzień, cieszyłam się nim, nie? A jedyne, czym to się różni, czy ja wtedy ważyłam 110 kg, czy ważyłabym 70, czy tam 60, y, to jest kwestia fotografii z tego wesela. Z tego ślubu, nie? I zaczęłam właśnie tak mówić, że po prostu ludzie, nie czekajcie na rzeczy w życiu, z, nie czekajcie z rzeczami w życiu na to, aż będziecie wystarczająco jacyś, żeby to spełnić. Ja rozumiem, że nie jeździcie samochodem, dopóki nie zrobicie prawa jazdy, tak. ale nie czekajcie z kursem nurkowania na to, aż schudniecie, bo robiłam kurs nurkowania, jak ważyłam 110 kilo i znalazł się kombinezon. W Egipcie, gdzie raczej wszyscy są tam, bo mężczyźni nurkują i tam mhm. zazwyczaj to są wszystko bardzo szczupli, szczupli ludzie, ale z drugiej strony przychodzą byki o, dwumetrowe tak. z brzuchami mhm. i dla nich się zawsze coś znajdzie. Czemu często właśnie kobiety tak myślą, nie? że po prostu nie, 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 albo to nie dla mnie, bo ja nie dam rady. Korzystajmy z życia, niezależnie od tego, właśnie jakie to ciało jest. W sensie, nie wiem, kurczę, bo to jest właśnie wszystko takie miękkie, że ja tego nie umiem jakoś tak. Ja mam w sobie tyle właśnie tych takich komunikatów i apeli, właśnie, żeby tak się naprawdę przestać bić z własnym ciałem. O tak bym to powiedziała. Że zdrowie spoko, na, ale nie by. Nawiąż z nim przymierze. No właśnie. Tak? Nawiązuj z nim przymierze. Zobacz, jakby, jak czujesz się we własnym ciele. Jeżeli nie czujesz się dobrze w tym własnym ciele, to kiedy? Gdzie? Mhm. Przy kim? Mhm. Prawda? Tak. E... To są normalnie jak cytaty z pytań z, właśnie z uczuciownika. Bo to jest. To są właśnie na przykład, tutaj. Moje ruchy są. A nawet miałam pod zakładkę. Moje ruchy są naturalne. Kiedy? Przy kim? W jakich sytuacjach? Albo na przykład, kiedy moja mama mówi mhm. to i to, to jak ja się czuję. Mhm. To są właśnie takie pytania, które mogą pomóc troszkę jakby przywrócić. No. Może nie przywrócić, tylko y, nauczyć rozpoznawania, czy też zwrócić uwagę na to, że te sygnały, które my przeżywamy w ciele, to są dla nas bardzo konkretne informacje, e, a jeżeli my będziemy umieli je dostrzegać, mhm. tak, małe, drobne niuanse, to nauczymy się je nazywać, jak nauczymy się też je nazywać, tak. Tak, to będziemy mogli decydować, już też wcześniej, jakby, ale ma, mając jakby świadomość tego, czego to jest jakby wyrazem, mm -hmm. tak? Czyli na przykład no, czuję, mówimy nawet, czuję sprzeciw, tak? tak? Na przykład jak czuję złość. Chociaż można powiedzieć, że jakby w ogóle te uczucia to są bardziej takie, e, to, to nie jest tak, to, to są albo ziarenka, mm -hmm. tak? albo, albo kropelki wody, albo wodospady, mm -hmm, prawda? Tak. Bo to jeszcze natężenie danego uczucia też jest niezwykle istotne. Ale Uczucie to jest jedno, a zachowanie Wanie. to jest drugie. Mm -hmm. tak? Mogę czuć sprzeciw całym swoim ciałem, tak? I ani drgnąć. Tak, i ani drgnąć. I to nie znaczy, że to stłumie. Tak? Mogę na przykład zadecydować, że chcę wyjść po prostu z danej sytuacji. Mm -hmm. Nie słuchać dalej. Tak. tak, A może być tak, że będę usprawiedliwiać, mówić, że uderzę kogoś, tak? Pobiję kogoś, powiem ja to zrobiłam pod wpływem emocji. Tak? Przecież wiesz, że taki nie jestem, czy tam taka nie jestem. To znaczy, że e, i znowu jakby też, żeby z tego nie wypłynęło jakby ocenianie, bo ja nie chciałabym, mhm. żeby, e, żeby to zabrzmiało w jakikolwiek sposób oceniający, jeżeli tak jest, że jest trudność z rozróżnieniem, co jest emocją, a co jest zachowaniem, bo na przykład to zachowanie jest bardzo często po prostu pod wpływem emocji, tak? to żeby e, jakby zacząć od obserwowania. Wracania do tych starych sytuacji. Co się wydarzyło, to się wydarzyło, tak? Ale zobaczenia, moment, moment, moment. Co tu mi się zadziało? Dlaczego mogłam tak zareagować, tak? Bo im lepiej siebie znam, im lepiej rozumiem, co w tym momencie jakby wpłynęło, tak? To ja mogę coś z tym dalej robić, tak? Mogę na przykład wcześniej wyjść, tak? Mogę zobaczyć, wow, byłam po tylu... No i właśnie te rzeczy, które są tak niedoceniane. Byłam wyspana. Byłam mhm. głodna, tak? Było mi zimno, tak? Mhm. Było mi gorąco, było mi duszno. Rzeczy, które bardzo często pomijamy. Dokładnie, przecież jak tak. jest małe dziecko, jest mu za gorąco, płacze, jest mu za zimno, płacze, jest jakiś, to jest zirytowane, przeszkadza, a my to w ogóle zaczynamy tak kompletnie jak ignorować. Tak, jak, mhm. tak, tak, tak. Jest nam niewygodnie, siedzimy, nie wiem, na jakimś właśnie krześle, nie wiem, właśnie tym, tym razem powiem, niewygodnym. I po prostu uh -huh. będziemy siedzieć, się będziemy męczyć i tak okay. dalej, ale nie wstaniemy, nie poprosimy o inne, nie wiem, nie, nie zmienimy pozycji, no bo nie wiem. Albo w ogóle to zignorujemy, nie? Aha, no było mi niewygodnie, przez cztery godziny, no trudno. I znowu też, żeby nie przejść od razu, no. jakby jak wahadło na tak, drugą tak, stronę, tak. że musimy uniknąć jakby wszystkich dyskomfortów w życiu. No, bo tego że się nie, nie da. Nie da. Mhm. Tego się nie da. I to jest, ale ja wybieram świadomie, tak? Jeżeli ja na przykład <ścoughs> czułabym, że siedzę na ziarenku grochu, tak? To moja to jest decyzja, nie siedzę ręką w ale to jest moja decyzja, czy ja na przykład w trakcie naszego nagrania chciałabym powiedzieć, Pani Justyno, jest mi bardzo niewygodnie, czy mogłobyśmy zmienić krzesło, tak? Czy zmienić fotel? Tak? Ja tak? powiem Pani, mogę opowiedzieć historię? No pewnie. E, znaczy, na... bo to jest Pani podcast. Tak, no ale to jakby Pani jest moim gościem. I na przykład tutaj jest, akurat mamy pytania z sekcji szóstej, że moje ruchy stają się przedsztywne, sztywne, nienaturalne i tak dalej, zwłaszcza gdy na przykład poznaję nową osobę, nie ma przy mnie osób i tak dalej. I właśnie ja mam taką historię o tym ziarnku grochu. Byłam kiedyś na takim, zostałam zaproszona do, do programu, to było lata temu, Anny Dymnej. Jezu, już nie pamiętam jak się ten program nazywa, ale to jest taki piękny program, gdzie ona bierze gości chorych na przykład bardzo często. Albo z niepełnosprawnościami. I akurat no ona mi... Prowadzi tą fundację, Mimo Wszystko, Tak, prawda? Mimo Wszystko, tak. Tam jest taka. Ona o mnie usłyszała od swojej prawej ręki, która jest ciocią mojej przyjaciółki. Mhm. No i stąd, jakby pani Ania wiedziała o moim istnieniu. I ona mnie zaprosiła do programu, ale to od razu powiem, że program robiony przez panią Annę Dymną, nie wiem, czy on dalej trwa, czy, czy już nie, polegał na tym, że ona się najpierw z każdym gościem spotykała sama, rozmawiało się przez kilka godzin. Ja akurat, że pracowałam wówczas w Krakowie, pani Anna mieszka w Krakowie, no to się spotkałyśmy na rynku, w kawiarni, siedziałyśmy, narobiano tatki tatki pani Anna Dymna z, jakiejś, z jakąś po prostu, byle tam dziewczyneczką i tak, no takie miałam, no bo, bo to wyobrażenie, bo to się do tego sprowadza. Pani Ania pali papierosy i siedziałyśmy na tej kawie, wyszłyśmy na zewnątrz restauracji, na, czy tam tej kawiarni na rynku głównym w Krakowie. I pani Ania pali tego papierosa, poczęstowała mnie, a ja tam czasami popalałam, więc okej, okay, wziąłam tego papierosa i miałam takie sztyblety, po prostu buty do kostki, y, że ta cholewka nie była taka ciasna, tylko odstawała. I nie miałam tak jakieś skarpetki, miałam w każdym razie gołą skórę tutaj, nie? I ona mi opowiada o jakiejś bardzo takiej historii swojej życiowej, a ona ma ich dużo, też dużo mhm. mówi. I mi y, odczepił się, że odpadł mi żar papierosa i wpadł mi do tego buta i mi po prostu palił nogę. I to trwało. Ja myślałam, że to zaraz zgasi, i się nie rusz, przysięgam, nie, nie, nie przeprosiłam jej. Paliła mi się noga. A za co miała pani ją przeprosić? Za to, że mi się pali noga, i ja po prostu stałam i wytrzymywałam. Po prostu to była. Nawet mam bliznę do tej pory mam po prostu dziurkę w nodze. Nie wiem, czy to sta, ta. No, tutaj mam tę bliznę. I to była dla mnie taka sytuacja, że ja o niej nie zapomniałam potem przez bardzo wiele lat, i ja mówię, co, to, co się w ogóle wydarzyło. Mhm. Że ja w tej sytuacji nic nie, nie drgnęłam. I to była właśnie taka sytuacja, przedsytu... wydaje mi się, że to właśnie mogło mieć na przykład bardzo wiele... Przecież ja czułam ogromny ból i w ogóle mm -hmm. strach, że mi się budzę Jak pani musiała być, znaczy taka, taka myśl przyszła mi do głowy, jak pani musiała być w ogóle sparaliżowana w tym no, momencie, no. tak? Znaczy, w ogóle jeszcze, jeszcze, wie pani jeszcze, nad czym ja cały myślałam? Słuchaj tego, co ona mówi, bo jak zaraz po prostu... To była tak absurdalna sytuacja. Czy ja się dzisiaj z niej mega śmieję, bo ona jest po prostu, jest po prostu absurdalna. Znaczy, ona nie jest absurdalna, po mm. no. Znaczy, ona jest... Znaczy, pa, mm. dla, ja rozumiem, że... E, znaczy, e, dziękuję, no. że pani się z, z, jakby tym dzieli i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jakby mówić o tym, mm. e, jak, jak wiele rzeczy my Wytrzymujemy. Tak, dokładnie. Właśnie to chciałam, żeby to. No. Tak, jak wiele rzeczy my wytrzymujemy i to wcale nie z tego powodu. Że ten nasz rozwódca tego oczekuje. Tak, tak. że ta ogóle, sytuacja tego oczekuje. No Na oczekiwa. pewno ona nie, to by no, w ogóle. Tak. No, może gdyby to była Ciekawe, co angielska. będzie, jak się teraz dowie tego. Nie <laughs> wiem. Ale znaczy ona mnie w ogóle nie przerażała. Tylko że ja nie wiem. Z jednej strony po prostu byłam taka, taka, taka się czułam malutka, to taka wielka postać. Z, dru z drugiej strony autorytet. Z trzeciej strony ona mówiła bardzo taką osobistą, ważną historię. Z czwartej. Noga nie... się pani paliła. <laughs> no. Tak? Tak. Panie syno, tak wiem. Doga się, się noga. Tak. Mhm. I Ja jeszcze w ogóle nawet się zastanawiam, gdyby na przykład mi się ten but naprawdę zaczął palić. To ja nie wiem, czy ona by zauważyła pierwsza, czy ja bym po prostu pierwsza powiedziała. Przepraszam na chwilkę, ale. Ja chyba... Proszę bardzo. Pali mi się but, tak? Czy, czy mogłaby pani na moment przerwać to, to o czym to pani story. mówi? Bo, bo chciałabym ugasić żar w bucie, tak? Jak to jest. E, e, jakie to jest. Z, z, Stłumienie w no. tym momencie, prawda? Uh -huh. Instynktu samozachowawczego. Instynktu, no. no. I to się naprawdę dzieje. Ja miałam kilka takich sytuacji Kto w to życiu. To nie jest rzadkie. No właśnie. No. I to jest, to jest chyba to, co też w ogóle zaczęłyśmy od tego, chyba, rozmowy, od tej maleńkości. Ja kiedyś się dowiedziałam o takiej straszliwej przypadłości dzieci, które, gdy płakały, nie były, nikt nie reagował na ten płacz. I one się oduczyły płaczu. Uh -huh. To jest takie już. Mhm. Albo dzieci, które po prostu nie są przytulane, kompensują sobie jakieś tam, nie wiem, jest ta tak zwana choroba mhm. sieroca i mhm. tak dalej. Czy wiem, że teraz też upraszczam pewnie. Ale to nie są e, sytuacje jakichś skrajnych zaniedbań, to są sytuacje, z których my jesteśmy zbudowani mhm. e, i potem doprowadzamy do takiej sytuacji, że mi się że pali mi się noga, a ja po prostu stoję i czekam. Mhm. Tak, no, to, ale właśnie jakby to też jest bardzo ważne, jakby to co Pani powiedziała, że to jest suma wielu różnych czynników. Tak? Mhm. Znowu, różne małe ziarenka tutaj się posklejały, tak? mhm. w jakiś sposób wybrzmiewają w tym momencie, że e, m, nawet nie przychodzi Pani do głowy. To, żeby pani e, no, nawet e, gdzieś tam po prostu powiedziała, o, coś tam, nie wiem, mi upadło, czy coś tam tak mm -hmm. za, zahachmęcić, tak. że coś w inną stronę, tak? Tylko jeszcze pani mówi, żeby tylko ten, e, żeby nie stracić tego wątku, żeby tylko słuchać, mm -hmm. tak? Nic, jakby nie, nie przychodzi, bo nie, ojejku, no, no. ale mi tu wpadło, no, tak? dokładnie. No. Jak, jak bardzo gdzieś jakby w tym momencie y, nie... Mm, w, w, w. Ja w ogóle, wie pani, jakie ja mam czasami takie poczucie, czym ta sytuacja była? Takim kompletnym, taką zdradą samej siebie. Aha. Ja po prostu tak bardzo siebie zdradziłam i to była jedna z wielu sytuacji. Potem na znaczy, tam jeszcze może nie były aż tak obrazowe i takie barwne, nie? jako taka anegdotka, uh -huh. ale y, to, to są takie notoryczne, y, notorycznie powtarzające się motywy właśnie takiego zdradzania siebie, nie? że to ciało boli, kurde, wszystko tutaj. A ja po prostu nie. Nie. Pominę. Nie zrobię. Czegoś. Nie, nie, wykonam ruchu. Mhm. Nie obronię się. Nie mhm. postawię granicy tak. komuś. Nie postawię, odmówię. Tak. Tak? To są. Yy... Myślę, że yy... jeśli, jeśli tak jest, że ktoś jakby widzi, że rezygnuje notorycznie, albo nie ma umiejętności, zadbania o takie podstawowe yy, gdzieś rzeczy. Że nie odmawia z tego powodu na przykład, że e, chce komuś powiedzmy, chce się na coś zgodzić, ale dlatego, że wstydzi się, boi się, tak? E, czuje się niezręcznie, nawet nie umie. Albo mówi nie, nie, nie bo nie, tak? Nie. No to, to mhm. jest taki sygnał, że e, tu warto się jednak zatrzymać i dlaczego? zobaczyć moment, mhm. dlaczego, dlaczego ja tak mam? Czy mi to służy? Czy to jest coś dla mnie dobrego? Mhm. Tak? Jeżeli nie, to właśnie dalej mogę pójść za tym, jak ja sobie też to kompensuję, tak? No bo potem ta sytuacja w jakiś sposób może tak, no jakoś czymś musiała być też skompensowana. Z tym butem? No, pewnie tak. No nie wiem, co nam się potem wydarzyło. <laughs> nie pamiętam. No, no z, z tym bólem, tak? Mm -hmm. Z tym. No mm -hmm. Jednak to był jakiś rodzaj wzbudzenia. Tak, no, potem przecież czekałam przez godzinę, żeby jak o, już się skończy spotkanie, żeby zobaczyła, jak moja noga wygląda. Nie? To jest jeszcze w ogóle. No, ale to to ile to jest jakby stłumienia, tak? Takiego. Po, nawet popatrzmy po, na to, że zadanie jest ból, tak? Jest bodziec bólowy, idzie kaskada bólu. Tak konkretna informacja, no nie, wzbudzenie, bo, tylko tak. Tylko że to nie jest takie oparzenie, tylko ten mhm. żar tam się tli, znaczy, nie? Jeżeli ma pani mm. y, bliznę, mam. Tak. No to i to chyba, czy nie wiem, czy to była jakaś przełomowa sytuacja, ale yy, potem już sobie nie przypominam takich ogromnych stłumień, ale miałam takie, o nie, 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 nie. Ja po prostu naprawdę miałam tak. Yy, mnie nie bolała ta noga tak właśnie jak to, że ja po prostu w ogóle nic nie zrobiłam. Dla, po, no po prostu to jest absurd. To jest w ogóle w, wbrew jakiejś biologii, nie? Takiej, e, takiego instynktu samozachowawczego, nie? że po prostu przecież boli, no to chcę. No tak, to, właśnie to, to jest, jest takie bardzo jakby zignorowanie totalnie, no. Tego, no, ochrony mhm. swojego ciała. Mhm. Tak, z całego sygnału jakby z ciała, który daje, no bo to jest naturalny wtedy odruch. Sięgam, prawda, mhm. ręką. Mhm. Znaczy, to może też jest taka historia, która może mówić o tym, że właśnie osoby, które są w jakimś kryzysie psychicznym albo w bardzo złym stanie, albo do tego wszystkiego właśnie ta relacja z ciałem jest taka, mm, nie powiem, nie chcę jej nadcochowywać negatywnie, że nic, że jest niedobra czy niewłaściwa, tylko ona jest po prostu... Nie karmion nie wiem jak to powiedzieć. Jest zaburzo o, zaburzona. Yy, I to są często właśnie historie, to są też często historie ludzi, właśnie z otyłością, że ta relacja z ciałem przestaje być karmiąca, nomenomen. Że zaczynamy to ciało traktować jak wroga, yy, zakrywamy lustra. Yy, są ludzie, którzy nie mają luster w domach. To nie mówię tylko o osobach oczywiście, które mają nadprogramowe kilogramy tylko, ale to mhm. jest akurat taki temat społeczny, jest ogólnie, no tak jak tutaj wiemy mhm. od wielu odcinków ta fatfobia i tak dalej. Ale może to jest też taki przykład, który pokazuje takie dno, nie? Bo ja, ja już wtedy miałam i męż, czy nie miałam męża, miałam narzeczone, nie, miałam chłopaka tego, który teraz jest moim mężem, jest jakby i miałam pracę. Mhm. I tak jakby teoretycznie wszystko było super, ale ta relacja z ciałem, no, była po prostu tragiczna, nie? Więc też relacja z samym sobą, bo my jesteśmy ciałem, ciało jest z nami. I to właśnie może może niech ta historia trochę pokaże to, jak to są silne mechanizmy i jak one są po prostu um, nie do zra zracjonalizowania. Bo ktoś mi powie, no co, ty jesteś durna, no ktoś tak powie. No ktoś tak? tak powie, ja mówię to po prostu bądź kiedyś mną z tamtej Nie, z tamtej... nie, nie możesz nie ocenić nie. tego, dopóki jakby nie poznasz ca nie. wszystkich tych e, czynników, które w ten sposób mnie ukształtowały, mhm. tak? że w tym danym momencie e, tak się zachowałam. Nie znasz tych czynników, mhm. nie wiesz. Tak? Bo podejrzewam, że gdzieś jakby pani, gdyby sięgnęła do, do swoich różnego rodzaju doświadczeń, czy też w procesie tak, terapii, tak, pani tak, ja, ja myślę, gdzieś że to, wiem dlaczego, to by tak. pani odpowiedziała sobie mm -hmm. na to pytanie, ale do tego potrzeba e, usłyszenia też jakby tego, e, tej swojej m, odpowiedzi, która z nas wypływa. Mm -hmm. tak? One nie zawsze są przyjemne. One są właśnie, tak jak pani powiedziała, tak. Ja siebie zostawiłam. No. Zdradził, a ja, ja po prostu robić zdrady takiej, mm -hmm. no? Uh -huh. Że to ta mogę tam, hej, no, zrób coś, a, a. Mm -hmm. Znaczy takie historie są naprawdę. No, to, czy to są, to są takie mechanizmy, że. Mm, to, co chyba chcę najbardziej powiedzieć tą historią, to jest to, że, że nigdy nie znamy tej historii drugiej osoby, nie mamy zielonego pojęcia, a poza tym te odkrycia nawet w terapii, czy w gabinetach różnych, mm -hmm. to nie jest tak aha, mm, okej, okay, to od teraz to będzie inne. Nasza historia, która była z gabinetu, czy to jest moja historia, ale z y, pani gabinetu, to jest y, o zupce chińskiej. Mm -hmm. Bo to jest moje, to było takie moje jedzenie, którym ja się y, tak najbardziej opychałam i to po prostu zawsze jak jak właśnie czułam coś, to ta zawsze ta zupka chińska musiała być wysoko przetworzona. Wysoko przetworzona, uhum. tak. Cieplutkie. I cieplutkie. I doszły, i pani mi tam zadawała parę pytań, ja mówię, no nie wiem, no Jezus, no nie wiem co. I to było kilka jakichś naszych spotkań, ja mówię, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem czemu, może coś tam, a może coś tam. I kiedyś mi przyszła do głowy taka scenka właśnie jak, yy, 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 to jest historia takiego, no to po prostu takiego reżimu w domu, yy, szkolnego takiego, no po mhm. prostu ten typ takiego mhm. Masz się dobrze uczyć, i tak dalej. Um, I właśnie miałam jedyny dzień, to był jeden, jedyny rok w moim życiu, kiedy y, moi rodzice wychodzili do pracy, bo oboje pracowali poza domem, akurat w tym jednym roku. Ja akurat wtedy we wtorki miałam na, tam późniejszą godzinę. I ja byłam przez godzinę sama w domu i ja miałam zawsze wtedy. Pierwsze co robiłam, to 5 minut odczekiwałam, aż ulicy wychodzą. Szłam do sklepu, kupowałam gorący kubek, wracałam do domu, robiłam gorący kubek Rosu skóry albo Krem skóry, bo Rosu to jest moja zupa, mm -hmm. taka ukochana. Mm -hmm. I to jadłam, oglądając y, bajkę Super Świnka, a miałam chyba 13-14 lat, więc to już w ogóle nie była bajka dla mnie. I wtedy y, y, był taki trop że może chodzi o ciepło, którego mi zabrakło. Jakieś, że, że musiałam poczuć coś gorącego od środka, ciepłego, komfortowego i potem do tego zupełnie nieświadomie wracałam latami, 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 latami. I jak to rozkminiłam, to to się pojawiło też z etapem takiego tego nurtu jedzenia intuicyjnego, który jest chyba naj, takim, na ten moment, wydaje mi się, najbardziej takim ciało pozytywnym, mhm. Jedzeniem i takim w ogóle sprzyjającym, żeby zrozumieć tak, e, tak i zaspokoić potrzeby, ogóle... jeśli chodzi o jedzenie. Tak, jedzenie mm -hmm. i karmienie, odżywianie tak. się, że to jest właśnie to. I, I właśnie dziewczyna, z którą pracowałam wtedy, która mi jakby to jedzenie, bo to też była jakaś jedna z prób, ale taka chyba najbardziej, y, też jedna z bardziej przełomowych właśnie potem do całego procesu zdrowienia, powiedziała mi, masz teraz iść do sklepu i kupić sobie 20. Ale jeden ma być smak zupę chińskiej. Obojętnie, jaką sobie wybierze, ale ma być jeden smak, żeby to nie było jakieś takie przerzucanie się. I przysięgam na wszystko, co mam. Ja myślałam, że je wszystkie zjem. Zjadłam jedną, ale świadomość, że je mam. I że mogę w każdej chwili po nią sięgnąć. I że nikt mi nie zwróci na to uwagi sprawiło, że nie miałam ciś, Po prostu całe... Na... Nawet mam teraz yy... mm -hmm. ciarki. ciarki. Mm -hmm. Po prostu zlikwidowanie gigantycznego napięcia i no po prostu no mogę, jeżeli to mi coś robi i jeżeli tego tak bardzo pragnę, to zapewnię to Ale sobie zdecyduję. Zadecyduję, tak, zadecyduję. Tak. Nie będę mówiła, tak, czy yy, odróżnie, w którym momencie tak. chcę po to sięgnąć. Tak? Mogę wtedy sobie zadać pytanie, jak pojawia się ten impuls, obserwowanie w ogóle impulsów, które się w nas pojawiają. To jest niezwykle też cenne. Źródło informacji o nas, dlaczego tak się dzieje, dlaczego w tym momencie, co takiego mogło się zadziać. Tylko po to, żeby to mogło wybrzmieć, tak, nie może z tym iść ocena. My bardzo jesteśmy dla siebie też jako ludzie surowi. Siebie oceniamy. O Jezus, dlaczego ja to zrobiłam? A dlaczego tak tego? A dlaczego? A, co a co oni to a Co on Ja tutaj, tak, i takie mamrodki nam tam w głowie stale tutaj tak. przychodzą, prawda? A to nam nie pomaga, więc jeżeli y, y, ktoś ma taką wątpliwość, czy, czy to, co robi, tak? Y, y, czy też sposób komunikacji, prawda, y, jest ze sobą, jest dobry, to warto zadać sobie pytanie. Y, jak, się, jak mi to służy? Mhm. Czy to, że ja sobie tam dokopię, prawda? Albo jeszcze mówię, jeszcze mocniej, mhm. jeszcze mocniej. A jeszcze tutaj wyżej, a jeszcze tu zrobię, tak? I ja nie mówię o takim motywowaniu się do przekraczania, tak? Jakby, czy wychodzenia, bycia na tej takiej granicy sfery komfortu, mhm. tak? I tak. tego, że, żeby wychodzić, bo to, to, to jest zupełnie jakby co innego. To nie znaczy, że, że mam tego nie robić. Tak? Ale mieć jakby świadomość, dlaczego ja to robię. Tak. Tak? I Któraś gdzie jest mi dobrze, bezpiecznie i tak. Jeżeli potrzebuję bezpieczeństwa, tak. to idę tam. Tak. A jeżeli wyzwania, tak. to idę tam. Tak. W ten sposób. Bo myślę, że jakby to warto by było, żeby też jakby wybrzmiało, też w naszej rozmowie, to mhm. chyba o tym też rozmawiałyśmy wcześniej, tak. jeszcze przed rozmową, kwestia takiego odróżnienia, Zgodzenia się na to, na przykład na y, otyłość, tak? że to jest y, 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 takiego y, jakby przyzwolenia sobie, y, czy też nieoszukiwania siebie, że jeżeli powiedzmy, stwierdzono u mnie nadwagę, stwierdzono mhm. u mnie otyłość, no to to jaka jest moja tutaj y, uroda i tak ma być. Tak? Żeby też wybrzmiało jakby to, że to ja zaakceptowanie, że. Tak, u mnie to rozpoznano, mhm. tak, różnego rodzaju gdzieś decyzje, sytuacje, czynniki biologiczne, środowiskowe, psychologiczne doprowadziły, tak, połączyły się i taki mam efekt, mhm. tak. E, I teraz mogę zobaczyć, co będzie mi sprzyjało, żeby e, wrócić do swojego zdrowia. Jeżeli chce, bo też to jest często. Nikt nas nie zmusi do leczenia, nie mamy obowiązku. Tak, nikt nas nie zmusi do leczenia i to jest jakby zawsze decyzja danej konkretnej osoby. Natomiast z takim też jakby zobaczeniem, tak. Mam świadomość, jakby tego, jakie to może mieć ze sobą konsekwencje. E, I takiego też tego, że nie od dzisiaj tutaj całkowicie już zmieniam wszystko, prawda? Mhm. Albo to było bardzo złe, to, co zrobiłam, bo to jest kawał mojej historii. No. Tak? U osób, które jedzą kompulsywnie, tak? u osób, które, e, e, które mają tą historię takiego e, braku. Zrozumienia jakby swojego ciała, tak, bo to w którymś momencie te wszystkie rzeczy, które robiły, prawda, mhm. czy też większość różnych rzeczy, które robiły, a potem niekorzystnie się przełożyły na ich na przykład zdrowie, tak, by czemuś służyło w tym danym konkretnym momencie. Jeżeli ja wrócę do tej sytuacji i popatrzę, dobra, 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 a właściwie, to dlaczego tak się zadziało? Tak? Co by, czego bym potrzebowała wtedy, mhm. tak? Co mogłoby mi pomóc? Jakie czynniki, hmm. tak? Jak mogę wesprzeć siebie? To mnie nauczy tego, że, te, aha, jak ta sytuacja się powtórzy, czy też będę w podobnych okolicznościach, będę podobnie czuła, no to wtedy mogę po to sięgnąć, tak? Bo na przykład, bo myślę, że to, tego mi zabrakło wtedy, tak? Albo na przykład to było takim czynnikiem, który spowodował, że już całkowicie sobie gdzieś odpuściłam, hmm. tak? E, I też nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym no. nic złego, ale też taki, jednym z takich czynników jest samotność. Niemówienie o tym. Bardzo dużo e, napadów jedzenia, tak. Większość osób, które m, m, je kompulsywnie, tak? robi to w ukryciu. Mhm. Tak. No to jest to wstyd temu, e, tak, e, poczucie winy temu towarzyszy. Często później. E, I nie, nie mówią o tym. Niejednokrotnie w gabinecie lekarskim, tak, nie mówią te osoby o tym otwarcie. Dopiero za, po jakimś czasie. Zdarza się tak, że po jakimś czasie dopiero ktoś mówi, wie panie, to właściwie to. No jakoś tak nie mówiłam chyba o tym wcześniej, tak? A, uh -huh. Dopiero gdzieś jakby też to. No więc czego oczekiwać, że jeżeli na przykład ktoś po jakiejś, nie wiem, półrocznej dopiero relacji, zbudowaniu relacji, jest w stanie powiedzieć o tym, że tak robi, bo jest tak bardzo się źle z tym czuje, tak, to, to czego oczekiwać, że na przykład będzie mówił: słuchaj, ja się źle z tym czuję, na przykład tam, w środowisku, w którym nie ma wsparcia. No i będzie przybierał postawę tak Na 90% taką mówiącą, procent będzie, tak, nie na 90% to tam nieważne, usłyszę tak. komunikat, weź nie pierdziel, co ty nie masz wsparcia, nie? Aha. Albo co ci jest tak ciężkie, jaki ty jesteś samotny? Zawsze może do mnie zadzwonić. To, mhm. są, to są naprawdę, mhm. ja znam te rozmowy, nie? Mhm. Wystarczyło powiedzieć, no to jest, to właśnie jest czasami najtrudniejsze. Tak, to wystarczyło powiedzieć, to mhm. jest to, to też, czego często uczy się lekarzy tego, żeby słuchać Aż do wyjścia pacjenta, tak? Bo zdarza się, że te najważniejsze słowa padają w drzwiach. Mm -hmm. Już spierze się troszkę tej odwagi i powiem. I jeszcze chciałem powiedzieć, tak? mm -hmm. i naprawdę czasem to jest w ogóle otwierające całą rozmowę od nowa. Mm -hmm. Dopiero. Więc e, te czynniki nasze, emocjonalne, Myślę, że są bardzo niedoceniane. Mhm. Bardzo przez nas niedoceniane i to też jeszcze bardziej powoduje, że to jest takie to podejście przedmiotowe, no tak, przedmiotowe, tak, excelowe. Mhm. To tu zrobimy tak w poniedziałek, tak we wtorek, tu w środę, czwartek, piątek. Hmm, mhm. hmm, 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 tak, a że to jest y, m, przerażające, mhm. tak, że y, jest trudność z tym, żeby Podjąć decyzję, bo są osoby, które mają trudność, żeby podjąć decyzję. Też jakby e, m, chciałabym, żeby też wybrzmiało to, że nadwaga, tak, otyłość jest też czynnikiem ryzyka różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, e, w tym zaburzeń depresyjnych. Tak? Bardzo się przyczynia do mhm. rozwoju tego, tak, do wycofania. Do wycofania z relacji. Dlatego też tym czynnikiem, znaczy tym, tym co chciałabym po, podkreślić, bo myślę, że to dla tych osób, które słuchają, będzie bardzo ważne, to jest to, żeby szukać wsparcia. I jak mówię o wsparciu, to o, w teamie lekarzy, tak, innych specjalistów ochrony zdrowia, ale też i osób, z którymi czują się bezpiecznie, tak, z którymi mogą porozmawiać, mogą powiedzieć: słuchaj. Nie radzę sobie z tym. Yy, nie umiem sobie z tym poradzić. Wiem, że na przykład to grozi mojemu już zdrowiu, tak? bo na przykład mam powikłania mhm. takie i takie, tak? a jednocześnie nie umiem sobie z tym poradzić. Albo w momencie takim, kiedy. bo też ten proces, przecież zdrowienia to jest bardzo długi proces z otyłości. Mhm. To nie jest coś, co się. W ogóle to ten, nie jest jak wycięcie energii. Tak. Mhm. Tak, znaczy, od no, by... do potworu, tak? rozmowie ze mną, gdzie ja wyciąłam że on tak to. Ale dla mnie to końca był w ogóle... dzień? Nie. To był dzień, Nie, proces? Dla mnie w ogóle utrata tej wagi to jest w, to jest w ogóle jakieś tyle. Z tej całej drogi, która się odbyła przed, gdzie ja w ogóle nawet nie miałam poczucia, że ja coś leczę, tylko miałam takie, że ja po prostu chcę coś zmienić, że chcę z tym ciałem się dogadać. I jestem absolutnie przekonana, że jak gdybym ja zrobiła operację trzy lata temu, a była, czy tam cztery, czy pięć, a była w tym momencie tego peta w bucie, mhm. to po prostu bym miała pewnie nawrót i to jeszcze, albo nie wiem, no, po prostu mhm. to musi iść w parze. I wydaje mi się, że głowa w ogóle musi być pierwsza. Znaczy, to, to, czy to nawet chyba tak? Nie wiem zresztą. To jest element. Dobra, to, no to, to jest co moje. Całość, mm -hmm. tak? Ciało. Tak, to znaczy nie pomijajmy no jej. Nie, nie e, bagatelizujmy czynników emocjonalnych, mm -hmm. tak, e, swoich możliwości emocjonalnych, mm -hmm. e, ale też i... Czasem jest tak, że słyszymy z różnych... Miejsc z różnych. Od różnych osób. Informacje. Wskazówki, dobre rady. Nawet czasem powiedziane w sposób taki. Delikatny, mhm. tak? Ale na niektóre rzeczy nie jesteśmy gotowi. Tak. Tak. Niekiedy gdzieś jakby musi. Ileś czynników się zadziać, żebyśmy też przyjęli na przykład. I jakby od, od tego powiedzenie, tak, tak, tak mam, ale właśnie podkreślę jeszcze raz, tak mam. I to nie znaczy, że ja mówię, tak, tutaj sobie założę ręce, wiem, ja tak mam, ja mhm. się tu nic nie ruszam, nic nie robię, nie będę, tak? Mhm. Tylko okej, okay, ja tak mam, hmm. jak mi jest z tym? Mhm. Czy ja się z tym dobrze czuję, tak? E, wiem, jakie są y, możliwe, jakie jest ryzyko, z czym mogę się borykać, mhm. tak? Ale nie na zasadzie też takiego straszenia, to musisz natychmiast. Właśnie to tak? jest straszne, tak. Bo ja właśnie mam wrażenie, że dlatego też tak silny jest. Y, silna jest taka narracja też właśnie, żeby nie medykalizować mhm. osób grubych. Jest taki cały trend cenzurowania słowa otyłość, ponieważ przez pryzmat choroby ktoś, cała, cała jego osoba jest traktowana jako, jako jakiś. No właśnie, E, 66, nie? Mhm. A to jest coś, ktoś jest kimś więcej. Ja rozumiem, że to jest trochę uproszczenie też, ale właśnie ta osoba wciąż nie ma obowiązku, nie musi niczego udowadniać, nie musi tego robić natychmiast. Nie musi przede wszystkim, może, ale nie musi. Może podjąć decyzję, że nie, nie. No Tylko warto się zastanawiać, mm. zastanawiać, dlaczego tak mam, nie? dlaczego nie chcę. Myślę, to jest moja interpretacja, i wydaje mi się, że to może w bardzo wielu przypadkach wynikać z lęku przed porażką, pewnie 50-tysięczną, 50 że po prostu już ja nie mam siły. Zresztą ja byłam na takim etapie, jeżeli mi operacja nie pomoże, bo byłam absolutnie przekonana, że jest bardzo duża szansa, skoro nic nie pomogło, no to ja dostaję sygnał od świata, że po prostu nic nie działa. To postanawiałam sobie, że po prostu już nigdy więcej nie będę się starała wyleczyć. Czy mhm. w sensie nie będę starała się z tą wagą walczyć? Po prostu to zaakceptuję. Nie wiem, jakby było. Mhm. Ale zaakceptuję co? No, że jestem w takiej sytuacji. Nie, że zaakceptuję to, że jestem gruba. Mhm. I że moje ciało jest takie, jakie jest. I że ono nie będzie takie sprawne, jak chciałam. Oczywiście. Wiem, że są osoby z bardzo dużą masą ciała, które są super sprawne. Ja taka nie byłam. Mi ciało odbierało bardzo. W mm -hmm. sensie, to to, to mm -hmm. duże, mi odbierało mobilność. Mm -hmm. I to było coś, co było taką dla mnie. Y, chciała no. być pani bardziej mobilna. Tak. Czy chciała być pani chudsza? Nie, ja chciałam być mobilna. Bo ja chciała na przykład... pani móc podbiec do autobusu. Tak. Móc tak? w ogóle biec. czy móc z gracją wyglądać i prezentować się iż być podziwianą przez innych. Nie ukrywam, innych. że może tak? to też jest czasami jest takie wie pani, no Jezus, no każdy chce wyglądać tak. ładnie, a z natomiast z dużą masą ciała tak. też można robić różne rzeczy. I są z przepiękne, gracją, nie wiem, ja tak, kocham tak. Yy, ale bardzo, ale a, tak. przepraszam, ja tak no? złapałam jakby tutaj yy, tego żeby zobaczyć, tak że że to też nie jest tak, jakby w tym celu, że to jest jakiś jeden konkretny port, do którego musimy... Nie, tak... bo ja jestem, w sensie nawet jak, jako tam 110-kilogramowa osoba w trzecim stopniu otyłości, przy wzroście tam 1,60 m, ja wiem, że wyglądałam atrakcyjnie. Ja potrafiłam się pięknie pomalować, mieć ładne włosy, dbałam zawsze o wygląd, nigdy nie byłam zaniedbana. Pod takim względem y, wizualnym. I miałam dobre ubrania, naprawdę po prostu mhm. jakby to nie był dla mnie problem. Natomiast y, w momencie, w którym, no to jest, wiem, że. To, ale ja też chcę, żeby to wybrzmiewało. Ja miałam taką sytuację, że miałam problemy z, z higieną podczas toalety. Po prostu nie, nie, nie mogłam, ja nie mogłam tego zrobić. Ja miałam takiej, tu kurwy nęcy. Mhm. Nie, tak nie na tym ma polegać moje życie. Że ja, no po prostu to było coś dla mnie takiego, że ja tak nie chcę. Albo że są te dzieci, one chce mojej siostry, co prawda, no ale oni chcą, żebym ja ich goniła. I ja chcę ich gonić, i nie jestem w stanie ich gonić. I to są, to są tego typu sytuacje. I to sprawiło nie to, że ja się świetnie bawiłam na swoim weselu, tylko właśnie to, że ja nie jestem w stanie korzystać z życia tak, jakbym chciała. I to jest ten fizyczny, ta fizyczna bariera aspekt, że nie. Ja po prostu tego nie chciałam. Z tym się czułam fatalnie i po prostu. Trochę jak w więzieniu, nie wiem. No to, to było takie dla mnie bardzo trudne. Ja się też czułam przez te choroby, trochę, czy przez ten stan chorobowy, bo ja chorobę mam dalej, czy no, nie, wiem, no, nie wiem, no chyba mam. Ym, po prostu taka upokorzona, nie? Mhm. Że nie mogę o siebie zad Bardzo często osoby, które na przykład nagle, nie wiem, lądują w szpitalu, są unieruchomione, tracą taką niezależność. I Ja miałam takie poczucie, że ja tracę własną niezależność, że nie jestem w stanie. No, no właśnie, bo to jest tak, to jest pewnym elementem jakby towarzyszącym tak. Tak, e, w tej chorobie. I jest to konsekwencją tego, e, że jakby gabaryty ciała są takie, tak, że tu się e, fizycznie, tak, to co pani powiedziała, tak, no to są ruchy takie, które gdzieś umożliwiają po prostu jakby fizyczne wykonanie tak, danych czynności. Mhm. No to jest tak, jakbym nagle straciła jakąś część ruchomości stawu, nie? Po tak, prostu i mam świadomość jako... zobaczenia jakby mm -hmm. tego, że okta, czyli ta choroba, tak to nie to, czy ja na zdjęciu będę wyglądała tak. w dzióbek, czy inaczej, tak tylko tego, że ja nie mogę korzystać ze swojego życia. I zobaczenie, że te osoby, które chorują na otyłość, tak, bardzo często potrzebują pomocy w mhm. przywróceniu takiej, e, bym powiedziała, e, uczestnictwa w ogóle aktywnego w życiu, mhm. tak, tak. społecznym. Bo zdarza się tak, że gdzieś znikają, tak, zostają, zamykają się w domach. Tak? Znaczy, też się nie dziwię, dlaczego tak jest, bo po pierwsze komentarze zewsząd i one są naprawdę, co pokazuje historia Pauliny, potrafią się zdarzyć od obcych kompletnie ludzi na ulicy, których ona mija jeden, jedyny raz w życiu. Ale z drugiej strony też przestrzeń jest tak zaprojektowana, że ona nie uwzględnia osób e, o większych gabarytach. To są te słynne siedzenia w samolotach, to są e, też kolejna, właśnie z Placu Zabaw, że ja nie byłam w stanie, na przykład, się pokłócniać na huśtawce na kolanach z siostry. No po prostu nie mieściłam się, nie? I to było takie, kurde, no boże, że po prostu ja nie chcę, no mogę, mogę, mogę przyjąć postawę. Taką, że będę domagała się, żeby huśtawki były szersze, i jestem za tym, żeby były szersze, ale zanim doko dokona się mm -hmm. zmiana na Placu Zabaw, yy, to może. No dobra, to będzie dotyczyło huśtawki, a ja pójdę gdzieś indziej i będzie ta sama sytuacja, tylko z innym przedmiotem, nie? To jest, to znaczy... jest bardzo złożony i bardzo mhm. trudny, mm, mhm. myślę, jakby temat Tak, i bo aspekt. nie chcę, żeby wybrzmiało tak, że ja muszę się dostosowywać do otoczenia, które nie uwzględnia mhm. tam, tak samo jak osób znaczy, z niepełnosprawnością. To Panią urealnia. Tak. Jeżeli Pani mhm. idzie na plac zabaw, tak, tak. I e, próbuje Pani podbiec za... Yy, dzieckiem, za dzieckiem, tak? Za siostrzeńcem. Czy chciałaby pani usiąść yy, w, i pochuściać się i pani tego nie może zrobić, to to panią też urealnia. Mhm. To jest konkretna dla pani informacja wtedy. Nie na zasadzie, czy coś jest dobrze, czy niedobrze, tak? Tylko tak. halo. Coś, tak? No bo... Mhm. No to, no gdzieś, jakby musimy mieć też jakby coś, co, co nas będzie urealniało Co innego. No dobra, to, ta huśtawka to jest jeszcze tam jedna rzecz, mhm. tak? No, miejsce w samolocie, tak? E, czy stoły operacyjne, które muszą być dostosowane, tak? Do m, takich gabarytów. E, bo to jest jakby rzecz, której my sobie nie wybieramy. Ale e, m, chodzi o to, że ja bardziej jakby m, chciałabym, żeby. Tego, jeżeli tak jest, tak się urealniam, tak, przychodzę i z, na, potykam na jakieś ograniczenie świata, tak, które wynika z tego, że moja masa ciała tak? jest zbyt duża, tak, to to może być też takim czynnikiem, który właśnie zwróci mi uwagę na to, że potrzebuję szukać pomocy. I przyjdę i powiem, e, i, i właśnie, i, z, i żeby zwrócić się z, e, z tym, mm, czy do lekarza, tak? Czy najpierw gdzieś zacząć w ogóle o tym mówić, tak? No bo to też będzie tym czynnikiem, który e, w ogóle będzie zwracał uwagę na to. Mhm. Będzie, mhm. tak? A z drugiej strony i tak jestem zdania, że ta przestrzeń nie powinna tak wykluczać, nie? Tak, tak znaczy... No. Y, 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 Wiem, bo teraz mówimy o dwóch różnych rzeczach, tylko jak tak, chcę, żeby to wybrzmiało, że ja nie tak. mówię, że skoro ja się nie mieszczę w huśta na huśtawce, to nagle po prostu moim obowiązkiem jest przystosowanie się do tej huśtawki, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten podcast i tak dociera do jakiejś garstki ludzi, których, którzy są na tyle uprzywilejowani, że mogą coś z tego wyciągnąć i będą mieli na to środki i możliwości. Mm -hmm. Ale są osoby, które nigdy nie będą miały takiej szansy, co jest mega niesprawiedliwe. Tak, ale to znaczy, to, 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 mm, jeżeli idę i nie mogę się pochuśtać na tej huśtawce, tak, to, a chcę... Mm -hmm. tak, Rozumiem. Wiem. Chcę to mogę zadać sobie pytanie, ok, a w sumie dobra, a dlaczego nie mogę się pochuśtać na tej huśtawce? Dobra, jeżeli to nie jest tak, że ona jest po prostu, nie wiem, przeznaczona dla niemowlaków, tak, tylko dorosłe osoby też mogą się, prawda, jest to, byłoby bezpieczne, ale z powodu moich gabarytów, z powodu masy mojej ciała nie mogę się huśtać na tej huśtawce, ale ja chcę, tak, mhm. no to wtedy dla mnie będzie to informacja, co mogę zrobić, tak, żeby się pochuśtać na tak. tej huśtawce. Mhm. A przy okazji, to jest ta informacja taka, że, no dobra, trafiam do lekarza, i on mi wtedy jeszcze dodatkowo mówi, że tak. No dobrze, ale poza tym, że pani nie może się pochuśtać na tej huśtawce, tak, to ma Pani zwiększone ryzyko takiej, 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 a na przykład pani stawy większe ryzyko na przykład tego, że do, z, będzie dochodziło do złamań, prawda? Do innych powikłań chorobowych, e, rozpoczynamy leczenie. Nie na zasadzie, czy to dobrze, czy niedobrze. No, to z... Fakt, zastanę no, tak jest. Jak, jak pacjent przychodzi z nie wiem, niedoczynnością tarczycy, to mu nie mówimy, o niedobrze, że pan ma niedoczynność. No, jak no. Pan to, jak pan to dokonał, że Jak to pan zrobił, no. tak? No dobrze, no to jest dużo bardziej złożone, więc jakby popatrzmy, czego pan, pani potrzebuje, tak? Ta huśtawka może się stać tym, co nam będzie napędzało tą, tą dopaminę, że chce się tam. Uśtać, tak? To mnie może. To, to jest, bo może to być taka mm -hmm. gdzieś metafora, oczywiście, tak, ale jakieś takich rzeczy, które będą dążyły, staną się też takim dodatkowym czynnikiem, tak? Bo y, inaczej może być też tak, że ja się dowiem dopiero wtedy, kiedy będę mieć zawał. i trafię z takim bólem, tak? Na sor, a potem na y, hemodynamikę, tak? Że y, i wtedy się dopiero dowiem. Wtedy się urealnie. Albo i nie, bo też są ludzie, którzy no, no tak, ignorują, tak, tak, no tak, wiem no tak, 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 tak. Ale chodzi o to, że to już będzie tak, tak bardzo późno, y, że y, te konsekwencje tej otyłości będą już y, dawały o sobie bardzo y, znać y, i będą takie nieodwracalne. Tak? No tak. W tym sensie. Ja, ja rozumiem jakby to, co pani mówi, wiem, wiem. Bo to, ale to jest trochę taka chęć jakby też ochronienia ludzi przed e, e, m, czuciem dyskomfortu, tak. tak? Albo przed wykluczeniem, bo przed, tak, to jest tak przed jak wykluczeniem. To jest jak ten słynny WF, że jest ta drużyna i ciebie nie bierzemy, bo tam jesteś gruby. Nie? I ten, ten plac za, znaczy to jest taka metafora trochę. Właśnie, że nie będziesz się z nami bawić. Nie będziesz się tutaj bawić. Bo nie możesz. No to jest oczywiście sytuacja może jakaś tam bardzo. Ale ona jest akurat moją życiową historią, że mm -hmm. po prostu właśnie tak było. No. no, jak się bawimy, to się bawimy. Jak, jak na się przykład ba Dokładnie, mam, o tak. Okay, jak mam i, i to ma i, i, to ma, i jaką rolę, jakby ma to tam prawda, pełnić, ale mm -hmm. też kwestia na przykład tego, a, a balet? Uh -huh. a gimnastyka artystyczna, uh -huh. tak? No jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, tak, to dlaczego na przykład wykluczać takie dziecko, pomimo tego, że ono odbiega, tak? że są przykłady. Nawet widziałam gdzieś ostatnio gdzieś w internecie taką jest taka tancerka, która młoda dziewczyna, nie wiem czy ona nawet ma, nie wiem, 15, może nawet mniej lat, i ona jest bardzo taka, no w sensie, no myślę, że ma dość duże stopień otyłości, a tańczy świetnie. Uh -huh. I korzysta. Ale wciąż wydaje mi się, że właśnie to, że ja wiem, że taka dziewczyna jest, bo widziałam jeden filmik w internecie, mm -hmm. w całym internecie, w, w swoim, jak w swojej bańce, no to to świadczy o tym, że to jest wyjątek niestety. Mm -hmm. no, bo więcej osób mm -hmm. się schowa, zamknie. Tak, schowa, zamknie. No w szkole nie może tego zrobić, chyba, że wypadnie z systemu szkolnego, już jako dziecko, prawda? E, ale wszelkiego rodzaju... E, różnice w wyglądzie, kolor włosów. Mhm. Tak? Nawet może być takim czynnikiem, który jeśli trafimy na nieakceptujące środowisko, tak? No to może być takim czynnikiem, który będzie się przyczyniał do E, który będzie gdzieś potęgował niezadowolenie potem na przykład ze swojego własnego ciała, jeżeli też nie wyszliśmy w to dane środowisko mhm. już z takim poczuciem, jakby, że to nasze ciało jest w porządku. Tak. Hmm. Trudno. Dużo i długo Dużo, by no. mówić. Ale skończymy dzisiaj, co? Dziękuję Pani bardzo. Bardzo też polecam, wiem, że to może nie brzmieć, bo ja jestem osobą nieobiektywną, ale uczuciownik. Tu jest cała, naprawdę cały punkt wyjścia do rozmowy ze sobą o swoim ciele, do właśnie przyjrzenia się tej całej historii, którą to ciało ma zapisane, i do tych wszystkich sygnałów, które nam daje. I żebyśmy, żebyście nigdy nie skończyli z tym żarem w bucie. Tak bardzo tłumiąc to ciało, i to jest taka świetna ścieżka przez historię swojej rodziny, swoich rodziców tego, jak my się zachowujemy przy niektórych ludziach, jak lubimy się. Zachowywać, gdy jesteśmy sami. Mhm. E, piękna rzecz, książka połączona z zestawem ćwiczeń. Ćwiczeń do pisania, nie bójcie się, że one są fizyczne. Nie tak. trzeba biegać ani skakać. Ja bym powiedziała, mi jest trudno, jak pada słowo ćwiczenie. No wiem. Tak? Bo to się od razu kojarzy z jakąś obowiązkowością. Tak, ja bym powiedziała, pytania. że to jest takie zaproszenie do I tak. Jeśli ktoś będzie chciał podzielić się z kartami, tak? Tak. przelać swoje odpowiedzi. Na papier, to tak. można to powiedzieć, można to że. Zrobić. tu są takie y, pytania, zdania, które mogą w nas coś pozostawić albo uruchomić, y, nie trzeba zapisywać, można. Ja akurat zapisywałam. Tak, no po to stworzyłyśmy tę tak. przestrzeń, tak. żeby w jakiś sposób też i wydobyć z siebie, tak? tak? To, to też jakby nie jest bez znaczenia. Y można powiedzieć, że to jest trochę mm, też takie pytania pomagające stanąć w prawdzie z mm -hmm. niektórymi faktami, tak. które y, niekiedy mogą być bolesne, mogą być. Ale mogą też w jakiś sposób poprzez y, wybrzmienie i zrozumienie historii mm -hmm. dać ulgę tak. i zrozumienie, że y, przyczyny, y, bo. Ocenianie nam samych siebie w kategoriach moralnych, dobrze tak. czy źle, nie pomaga. To jest w ogóle też takie narzędzie, chyba w ogóle do zrozumienia korzeni, z których my się wywodzimy. Nie tylko nas samych, ale tego, co było przed nami. Mhm. Do tego właśnie, czego nas nauczyła mama, czego nas nauczył tata, czy osoby, które nas wychowywały, co dostaliśmy, dostałyśmy. Co się działo w tym systemie się rodzinnym? Się działo, tak, 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 jak przyszło nam. Pojawić się na świecie. I to nie są takie pytania jakieś bardzo trudne, tylko są właśnie, ich prostota jest absolutnie ich siłą. Proszę bardzo. Bardzo wam polecamy, naprawdę uczuciownik i myślę, że to jest bardzo y, taka rzecz, bo pisanie, pisałyśmy go rok temu, zaczęłyśmy? Mhm. On wyszedł niedawno stosunkowo, ale y, to też się właśnie zbiegało y, z tym procesem leczenia, jeszcze moim, takim tym początkowym, mówię tutaj po bariatrii, i to mi przyspieszyło tak bardzo proces e, taki właśnie rozumienia tak do końca, spięcia tych wszystkich, to pewnie to i tak nie jest do końca, ale w bardzo ważnym, e, w, bar w bardzo ważnym, w bardzo dużym stopniu, o tak bym to powiedziała. To, co dla mnie jest niezwykle cenne, to też to, że pani zdecydowała się podzielić niekiedy bardzo osobistymi swoimi tak, refleksjami, to, uh -huh. Tak. Bardzo intymnymi, które w jakiś sposób może też i pozwolą e, czasem zidentyfikować e, takie czynniki, które u kogoś występują, tak? tak miały. E, albo też i bym powiedziała, zobaczyć, że potrzeba czasem takiej delikatności mhm. w zrozumieniu tej swojej własnej historii, i że to um, ocenianie. E, ono ma, jakby, czemuś, jeśli już się pojawia, tak, to czemuś gdzieś służyć, e, co będzie dla nas wspierające, tak, co mogło być wspierające. I też takiemu, że mm, nikt z nas e, nie wybiera tego, kiedy pojawiamy się na świecie. Mhm. Tak. E, ale to jest niezwykle kluczowe też i czy ten system rodzinny, okoliczności, e, moment w historii świata, tak bym powiedziała, e, jest sprzyjającym mhm. temu, żebyśmy nauczyli się rozumieć, korzystać z sygnałów płynących z własnego ciała e, i zaspokajać jego potrzeby, tak, być samodzielnymi, a umieć żyć w społeczeństwie i umieć samoregulować te stany emocjonalne. Tak? To ma ogromne znaczenie i zobaczenie tych czynników, które mogły na to wpłynąć, też pozwala zdjąć z nas niekiedy odpowiedzialność, którą sobie przypisujemy tak. i obwiniamy się. Tak. Mhm. tak. Za pewne rzeczy, a ona... Po prostu nie mogła. I to, to nie mogło się inaczej potoczyć w niektórych rzeczach. Tak. I dopiero zrozumienie tego, i no dobra, tak się potoczyło, ale ja dalej mam możliwość zadecydowania. Tak, co z tym zrobię. I można się też nauczyć, żeby te sygnały z ciała usłyszeć. Mimo, że one były na przykład przez całe nasze życie wcześniejsze ignorowane. Mhm. Możemy. I to jest super nadzieja. Małą taką nutkę miłości do mm. siebie, tak? I potem ją tak, żeby ona tak rosła i żeby to były takie te kuleczki, takie te miłości, żeby tam się doklejały następnie i pączkowały. Życzę tego wszystkim, żeby mieli dobry stosunek z własnym ciałem i życzę wszystkim tym, którzy pracują nad tym, żeby go poprawić, żeby w swoim życiu mieli taką panią Małgorzatę która ich tak pięknie zawsze przez to wszystko przeprowadzi. Ale też życzę, żeby, żeby ta praca była owocna, bo naprawdę warto ją zawsze wykonać. To jest po prostu takie... Wiem, że to tak zabrzmi teraz przytulenie się, ale to jest naprawdę takie... Ale dlaczego mamy się nie przytulać? Nie wiem. Dlaczego mamy się nie przytulać? Dlaczego mamy nie uczyć się tego ruchu, tego, że ja też mogę siebie utulić? Go się pogłaskać. Mogę ja mam się taką poduszkę. wziąć, powiedzieć, no tak, ojo, Tak, to tak, jest, tak. Ja mam taką poduszkę, e, taką z ziarnami w środku i ona jest świetna do tego, żeby siebie przytulić, bo się tak wokół niej, tak. Mhm. tak, i, tak I jeszcze siebie, i jeszcze pani to jest, Justyna, bo jest zaczniemy kolejny temat. Dobra, nie, e, po prostu, e, który będzie płynął i płynął i płynął. Dobrze, to nie, to już kończymy. Dziękuję Pani bardzo. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Ten odcinek jest odcinkiem kończącym sezon. Zapraszam Was do nowych odcinków podcastu za kilka miesięcy, na pewno jeszcze jesienią. Do usłyszenia.